Dobry. Jeszcze muzykę wyłączyć. Dzień dobry. Witam wszystkich na dzisiejszym streamie. Nie umiem tak oficjalnie. Siema. Siema. Czat. Czy to działa? Czy to bangla? O, widzę się. To chyba działa. Siema, siema. Słuchajcie. Nie chcę tu nic mówić, co by nie zapeszyć. Czekajcie jeszcze. Kurde, nie uceluję w tego czata za Chiny. A! Niedobrze. Dobra, dobra. Co tu się dzieje? Czekajcie, kuchnia streamu. Nie podłączaj mi się tu, gościu. Próbuję zmniejszyć, tak żebyście wiedzieli, co robię. Próbuję zmniejszyć okienko czata. To są trudne rzeczy. Dobra. Mamy to. Siema Daniel, siemandero komandero, siema Artur, znowu pierwszy. Nie Daniel wyskoczył pierwszy, Artur, ale to każdy widzi swój czas. A, zwracam honor, Artur. Cześć wszystkim, powiedziałeś pierwszy. Siema Grzegorz, siema Wirus. Najlepszego serwisanta na całym YouTube, dziękuję. No ale to tak... Słuchaj, bo mam wazelinę. Siema Sołtys, ja już po kawce z żoną w łóżku smakuję najbardziej. To wy kawę pijecie w łóżku? Ja tam nie wnikam. Siema Łukasz, Artur, jesteśmy. Taż, witam, witam, witam. Optus Things, zostaw muzykę w tle. Nie skupię się, bo ona dużo głośniej działa tu u mnie niż u was. Ale dobry, dobry kawałek, podoba mi się. Czy on jeszcze gra? Słuchajcie, to tak ciekawostek myszkami szwankuje. No i to... Nie ma szans! Halo, zatrzymaj się, muzyko! Nie ma szans, słuchajcie, bo ja muszę słyszeć tipy, które mam nadzieję się pojawią. Więc ta muzyka mi by tu zagłuszała myśli. Już widzicie, wsłuchałem się w muzykę i się zawiesiłem. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz muszę tu wrzucić. Jak to zrobić? Odpalam tego streama od razu, żeby nie było takich wpadek i na szczęście dzisiaj nie ma, przynajmniej na razie, więc musicie mi dać chwilę jeszcze, zanim ja sobie tu wszystko powłączam, tudzież jak mówią niektórzy, powłączam. Będzie jedno ogłoszenie parafialne, przypomnijcie mi, jakbym o nim zapomniał, bo ono jest bardzo ważne, ale to niech się was trochę zbierze. I zaraz powiem, bo pokombinowałem w aparacie, zobaczymy to wszystko, jak wy to widzicie. Tylko jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze chwila, skopiuj URL do swojej strony, dobra, ostatnia rzecz, Facebook mamy z głowy, czemu nie działa Ctrl V? Czekajcie, jeszcze tylko jeden komentarz. Pyk, przypnij, dobra, co tam piszecie? Słuchajcie, pozmieniałem trochę głębię ostrości w aparacie i tu mam tą moją cudowną landarę, ale ona jest ustawiona na minimum i jestem ciekaw, jak to wygląda. A teraz poczytam, co piszecie. Sołtys, Dżemka była, no tak, Dżemka była, to okej. Okay. Iza, powitać. Daniel, cześć doktorku, cześć Daniel. Właśnie miałem na rower wyjść, ale live nie odpuszczę. No słuchaj, zdążysz. Zdążysz jeszcze. Cool, dobrze, łe, Optus, co, szkoda, co? A, zostaw muzykę w tle. No nie, nie, nie da się tak. Wiesz co, rozprasza muzyka, wbrew pozorom rozprasza. Ja nawet sobie czasami włączam muzykę Optus, jak pracuję i zaraz ją wyłączam. Albo ją tak po prostu na totalny ambient, żeby jej prawie nie było słychać. Daniel, weź jakiegoś szczura, poluj, podłącz, a nie myszką się bawisz. No, dawno nie było myszki, szczurów i innych tutaj takich gadów. Już za chwileczkę, już za momencik, jest okej, okay, dobrze wygląda. No właśnie, bo ja miałem strasznie rozmyte to tło, ale byłem w którąś tam sobotę u wujka Szymona. Trochę mi poopowiadał, bo ja wiecie, ja jestem szpec od fotografii. Totalny. Ja po prostu tak mam w jednym palcu całą fotografię. No zobaczymy, czy będzie widno. No właśnie, no powiedzcie. A tu widno jest? Bo mogę, wiecie, tym światłem trochę sterować, mogę też być taki biały. Ale ono tu daje dobrze. Powiedzcie, czy tu widać wszystko.
Janusz Łukaszewicz, akurat planuję kupić taki model. To może nie oglądaj, Janusz. Dzień dobry, pani Alicjo. Witam. Raz zapomniałem się przywitać, teraz to kurna, aż mnie spina, jak widzę Alicja, że ten aż się taki na baczność, że muszę się przywitać. Zoom proszę. Panie Arturze. Proszę. Proszę. Jeszcze jakby ostrość złapał. O! Push here! Trochę ciemno na planie ekspresu. W jakim sensie też na planie ekspresu? Bo wiecie, wy widzicie inaczej, ja to też widzę, bo w tej chwili ja to na monitorze, tym, który mam tu, to widzę ideolo. Ale włączam potem na telewizorze w domu i nie widzę ideolo. Potem włączam na monitorze drugiego komputera, który mam tam za plecami. Jest okej. Okay. Potem włączam na plazmie, która tam stoi, staruszku Samsungu z 2008 roku. Jest tako jako. No i to... I weź tu, panie, dogódź wszystkim, no. Dobra, będziemy to dopieszczać. Hotshot, wpadłem się przywitać, zostać łapkę i uciekam. Robota wzywa, miłego, miłego, dzięki. Słuchajcie, no to możemy zrobić tak jaśniej, o. Tylko tą lampę to bym schował, o, możemy zrobić... Czekajcie, ja tu zaraz popracuję. O. Możemy zrobić na przykład tak. Jest lepiej? Ja będę tak teraz siedział, słuchajcie, bo mi prosto w oczy świeci. Ale widzicie wszystko ok? To mówcie mi, co mam robić. O Boże. Słuchajcie, no to... To jest nieprofesjonalne oświetlenie. Wszystko się tu dopracuje. Kurde, miałem sobie kupić taki miecz gąbkowy, bo już tutaj takim zwyczajem się stało, że jak ktoś dostaje niebieskiego nika, to z braku miecza, bo tutaj już miałem to dawno zrobić, to z braku miecza mianuje, a kogo to się zaraz dowie, tak po ramionach. No, jaki rycerz taki miecz, słuchajcie. To tak mianuje cię niebieskim nikiem. A kto, to zaraz zobaczycie, kto ma niebieskiego nika. No teraz mi się wydaje, że jest nieźle. Z tym światłem. Jak będziemy rozbierać ekspres, to będziemy kombinować, więc słuchajcie. Jeszcze się tu niech was parę osób zbierze. Siema to. My, nieempatyczni, rozmawialiśmy dzisiaj z to o nieempatycznych ludziach i mamy pewne wnioski, o których wam nie mogę powiedzieć. Słuchajcie, no jeszcze chwilkę poczekajmy. Ja mam, słuchajcie, bo to jest ekspres, w którym zaraz zobaczycie, występuje usterka, kręci się zawór ceramiczny i nic z tego nie wynika. Zawór mam, zgoda klienta jest, widza. Czy tu jest widz, nie wiem, bo nie zdążyłem go nawet powiadomić, że będzie na ten temat live. Jeśli jest, to niech da znać. Zawór ceramiczny, nówka sztuka. Ekspres taki trochę brudnawy, ale taki ukurzony bardziej, słuchajcie. No i teraz w zależności, jak będzie szło, bo on chyba był rozbierany przez widza. Albo i nie, nie wiem. To jest przysłany z Polski gdzieś, dokładnie, poczekajcie, zaraz zobaczę, albo i nie zobaczę, chyba z Częstochowy. Mam dwa napoje tutaj, w zależności jak będzie szło. To nie jest reklama. No i słuchajcie, wy nie będziecie widzieć, który ja popijam. Zasłonię. Więc... Jak ten stream pójdzie, to się jeszcze, słuchajcie, okaże. A tak w ogóle to jest od kolegi, któremu naprawiałem ekspres. Dzięki, Jarek. Jak oglądasz? Dzięki. To oczywiście jest sok kiwi. Także... Przypomnijcie mi tak o w pół do siódmej, że miałem wam coś tutaj ważnego powiedzieć. Artur, to będziecie będziecie musieli mi dosłać, jak mamy tu do 22 siedzieć, bo to jest tak do 19.30 najwyżej. Formbi, serwisowe patostreamy. Dokładnie. Włączmy go. Oh my god, oniebieściło. No, słuchaj. To jeszcze raz, mianuję cię. Sorry, że mieczem takim, ale tylko taki mam. Więc tutaj dbaj o porządek, panie, to, muchy ja wybiję. Ale dobra, do rzeczy. Odpalmy tą maszynę, wodę mam nalaną.
Wezmę mikrofon bliżej, ja się przymknę, żebyście lepiej słyszeli, jak on pracuje, bo tutaj te dźwięki są ciekawe. On ledwo kręci zaworem ceramicznym. Usterka, skontaktuj się z serwisem. Chrono tu bliżej, gościu. No i tak możemy, słuchajcie, włączmy go jeszcze raz. Nie wiem, czy słyszycie to na mikrofonie, bo to tak cicho pracuje jak nigdy. Dziękuję, Tato Tomato. Na dobrą packę na muchy, ekspresuchy. A co, ta zła jest? Dziękuję. No, nie wiem, czy to słyszycie. Być może, że nie, bo to jest strasznie ciche, słuchajcie. On tym zaworem ceramicznym słychać te dwa mikroswitche, czy tam ten jeden mikroswitch, nie pamiętam jak ta konstrukcja wygląda, który kręcąc się ten zawór wciska, ale dźwięk kręcenia tego zaworu to jest taki, wiecie, o Boże, nie mam siły tego ruszyć. No i usterka. To co? Zobaczmy, co tam siedzi w środku. O. Pół godziny szukałem dzisiaj tej uszczelki. Pół godziny. Teraz znalazłem. Bo to ostatnia uszczelka była do zaworu wody, którą dzisiaj miałem. Daniel Gorczyca, zajrzyj na Messengera po live, akurat na live coś ci się przyda. Ale to jak na... To ja mogę, człowieku, to ja mogę od razu zajrzeć. Co tu będziemy czekać? Co ty mi tam... Co ty mi tam, Daniel, wysyłasz? Panie, coś mamy... Dobra. Coś tam gadasz? Nie wiem co, nie ryzykuję. To ma to. Bartek, nie ma za co, serio. Ta packa psuje kolorem, pasuje kolorem do napitoku. Wy mnie nie kuście, bo ja muszę samochodem do domu wracać. W sumie to sok kiwi, ale taki przyfermentowany trochę. Dobra, słuchajcie. Do rzeczy. Ja się tylko boję, bo zawsze jak ten start live'a był taki, że nie pyknął, coś tam się zawiesiło, coś tam się wydarzyło, to potem już szło. Cały live pyknął. No zauważcie, że właściwie wszystkie live'y pykły. Wszystko się udało naprawić. Nie wiem, czy nie mówię tego w złej godzinie, no ale zobaczymy. Zaparzacz. Uszczelka przyorana. Ale generalnie powiem tak. Nie ma się do czego przyczepić. Czyściutki. No wiadomo, nie idealnie, ale to umówmy się. Ale się tu niebiesko zrobiło. Spokojnie, będą rozdawane. Jeszcze słucham, kto jest chętny na moderatora na Facebooka. Rączka do góry. Bo ja sam tych waszych postów przestaję ogarniać. Powtórzę jeszcze jedno, zwłaszcza dla nowych widzów, bo starzy wyjadacze to wiedzą. Po pierwsze, nie piszcie do mnie na Messengerze. Po drugie, nie zapraszajcie mnie do znajomych, jeśli się nie znamy osobiście, bo ja tam przyjmuję na Facebooku do znajomych tylko osoby, które znam. Nie muszę ich znać od 130 lat, tyle ile żyję już na tym świecie, ale muszę je znać. No to jest taka zasada. Ja nie chcę mieć, wiecie, Facebooka, na którym mam 500 czy 1000 znajomych, a rozmawiam z trzema tymi osobami z tych znajomych. Jeśli szukacie porady w opisie filmu i live'a jest, będę to powtarzał, bo to słuchajcie, nic nie daje, jest grupa na Facebooku, tylko tam sobie pomagamy. Jeśli chodzi o serwis ekspresu, znaczy inaczej, mail firmowy, na który piszecie po 20 maili dziennie z prośbą o poradę i telefon firmowy, który jest na stronie, służy do obsługi serwisu napraw ekspresów, nie do porad. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało niegrzecznie, ale ja nie prowadzę działalności doradczej. Po to są live'y, po to są filmy, ale to na filmach jest to, co udało mi się nagrać, co próbuję wam nagrać. Jasne, fajnie, piszcie, co chcecie zobaczyć, ale to nie jest tak, że jak czegoś nie ma na filmie, to ja siądę i będę się pół godziny zastanawiał i wam odpisywał, a piszecie do mnie takie wypracowania, że ja nie mam nawet czasu tego czytać. Więc grupa na Facebooku to jest jedyne miejsce, gdzie możemy wam pomóc, a działa to sprawnie, ja też się tam udzielam. Ponarzekałem.
To nie chodzi o moją niechęć, tylko słuchajcie, ja prowadzę działalność zarobkową, która polega na naprawianiu ekspresów. Macie wiedzę na filmach, macie wiedzę na live'ie, lepszą lub gorszą, bo nie jestem alfą i omegą. Macie tą wiedzę, żeby z niej czerpać za darmo. Możecie mnie, macie przy piętym komentarzu, przytipować, podziękować. Jeśli się poczuwacie, to jest żaden obowiązek. To nie jest tak, że ja sprzedaję te treści. Ale nie wymagajcie ode mnie, żebym wkładał to jeszcze dodatkową pracę, bo jeśli chcecie, żebym wam zdiagnozował ekspres i to jest jeszcze do tego nawiążę, to przywieźcie go i go zdiagnozuję. Wielu rzeczy nie, znaczy przez YouTube'a i przez internet wam nie zdiagnozuję ekspresu. Nie da się. Ja mogę zgadywać, ale pamiętajcie, że nawet te nasze porady na grupie na Facebooku to jest zgadywanka. Jasne, często po objawach można zgadnąć, co się dzieje z ekspresem, ale tak równie dobrze można się pomylić. Ile razy już miałem telefon, że ktoś obejrzał mój film i wymienił zawór ceramiczny, a to nie był zawór ceramiczny. No objawy bywają podobne, słuchajcie. Więc wyrozumiałości trochę, bo to nie wynika z mojej niechęci, tylko ja muszę naprawiać ekspresy, a nie odpisywać na maile pod tytułem... Jakiś taki mail ostatnio dostałem. A, już nie pamiętam, słuchajcie. Ja rozumiem telefony, na przykład miałem telefon w tym tygodniu wczoraj. Wczoraj czy w piątek z Chicago. Dzisiaj miałem telefon od bardzo miłej pani z Francji. Pozdrawiam, jeśli mnie ogląda. No, tu jestem w stanie poświęcić trochę czasu przez telefon, no bo nie wymagam, żeby ktoś... Z Francji to jeszcze pół biedy dałoby się. Dzięki, Jacek. Ty znów bijesz muchy kawuchy. Pozdrawiam ciebie i czaty. Pozdrawiamy. Pozdrowienia ode mnie i od czatów. Bardzo dziękuję. No słuchaj, nie jest tak łatwo wytępić muchy kawuchy. Kończąc myśl, no nie wymagam od człowieka z Chicago, żeby do mnie ekspres wysyłał, bo to by była paranoja, no wiadomo. Z Francji, no był ekspres z Irlandii, zresztą chyba nawet dwa. Jeden był na live'ie, czy tam na filmie, już nie pamiętam. Ale w takich sytuacjach jasne, pomogę, no bo to słuchajcie, przesyłka czasami zeżre koszty naprawy, to znaczy wartość naprawy, tak? Ale no... Weźcie pod uwagę ludziska, że ja tu jestem sam. I to mówię do nowych widzów, bo starzy wyjadacze to wiedzą. I zawracają mi głowę po złości po prostu. No to jakby czysta ludzka złośliwość, na tym to polega. Dobra, co tam piszecie i rozbieramy tego Siemensa. Krzysztof Młody, ja mam 3 dni pracy po 12 godzin. Więc nie ogarnę moderatora. Okej, okay, Daniel, kurczę, chętnie bym się zgłosił, ale nie wiem, czy jestem kompetentny w tych tematach, więc nie ryzykuję. Znaczy Czy mnie się dzisiaj prączę język? Ale jeszcze nie ruszyłem, słuchajcie. No jest banderola niezerwana, żeby nie było. Moderacja na Facebooku, jeśli ktoś ma czas, słuchajcie, to też ja nie szukam pracownika do moderacji, polega na tym, żeby odrzucać posty takie, które się są wałkowane, plus posty pod tytułem nie na temat. Bo ta grupa, jasne, tam sobie rzucamy żarty, żartujemy, wyśmiewamy się z siebie, jeśli mamy do siebie dystans, a większość osób, właściwie wszyscy tam mają. I to ma być grupa wesoła, ale generalnie jakby motywem przewodnim tej grupy na Facebooku jest merytoryczna pomoc w ekspresach. Lepsza lub gorsza, no nie zawsze się da. Odrzucanie pytań pod tytułem zepsuł mi się ekspres, co zrobić? No, po co taki post? Ani nie wiadomo jaki ekspres. Dzisiaj bardzo fajny post został wrzucony na grupę o ekspresie Philips, niedawno, z 2 godziny temu. Wypracowanie. Ale słuchajcie, ja wolę jak... Bo to jakaś chyba miła pani. Zabijcie mnie, nie pamiętam. No, gdzieś tam to odpowiedziałem net na niego. Trochę tam skrytykowałem, ale tak myślę, że... No, chciałem przekazać, co miałem do powiedzenia. Natomiast lepszy jest post, gdzie napiszecie wypracowanie, model ekspresu, co robiliście, co próbowaliście, co popsuliście, co naprawiliście, niż takie jedno zdanie, mój ekspres Siemens robi słabą kawę, co robić? No... Szczegóły. Żeby odpowiedzieć rzetelnie, to pytanie musi być zadane rzetelnie. Daniel, ty zawsze jesteś kompetentny. To tak jak to, co powiedziałem przed chwilą. Krzysztof, ja mam to samo, choć chętnie bym pomógł. Daniel, pokażesz może kiedyś, jak dokładnie nasmarować zaparzacz w tym Siemensie? Może nawet dzisiaj, Daniel. Rotor FPV, bardzo dobre podejście odnośnie znajomych na Facebooku. Mnie też irytuje, że prawnicy biorą kasę za poradę od innych. Każdy by chciał za darmo. To znaczy, Rotor, tak, to jest to, co mówię, że... To, co ja wam daję w postaci filmów i live'ów, macie za darmo. To ja nie będę teraz siedział i płakał, płaćcie. Wpisane jest, że chcesz dać tipa, zapytać o poradę, daj chociaż te 5 zł. Chodzi o to, żebym ja zauważył ten komentarz, bo ja się zaraz wezmę za ten ekspres. Was będzie coraz więcej, no już bywa po 130 osób na live'ie. Ja nie mogę cały czas czytać komentarzy, tylko no mam pokazać, jak robimy ekspres. Więc im więcej was będzie... No spójrzcie na live'y Wielkiego Elektronika. No tam nie ma opcji, żeby on czytał czata, bo on by nic nie zrobił. No tam jest po 3000 ludzi. Gratuluję, no ale wiecie, no...
Wiecie, o co chodzi. No, nie będę się tu już zagłębiał. Rotor FPV, ja mam problem ze śrubami, ale w kuchence. Masz na to sposób, bo już prawie całe główki śrub zniszczyłem. Ale co, nie możesz odkręcić rotor? Mietek. Panie, bo w moim ekspresie nie działa pompka do podawania cukru. Jakieś porady? Musisz wymienić burgulator, zrobić calclina i kondensator napędu. Już nawet nie wiem, jak jest poprawnie. Calclina przede wszystkim, Mietek, musisz w tym ekspresie zrobić. Rotor, natnij może szlifierką i płaskim ataku. Jest to pomysł do tych śrub. WD, dobra, wy sobie tam dobrze zajrzałem, miałem w serwisie oglądaczy. Dopiero zajrzałem, miałem w serwisie oglądaczy. O, siema Piotr. Piotr Tylka. Kurczę, ja jak zwykle nieprzygotowany. Miałem podziękować. Piotr Tylka na poprzednim live'ie pomógł nam z zaworem, właściwie mi. Ale wyście też zobaczyli, bo ekspres jest oddany. Działa, śmiga, bangla, spienia mleko jak wściekły. Ja tu się zaraz dokopię. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję, bo to Piotrowi sam zaproponowałem. Jeśli jesteście z okolic Poznania, albo chcecie wysłać ekspres, to. No i teraz Piotrze, ja szukam, a ty nie napiszesz linku niestety, bo jakby widzowie nie mogą pisać linków, Piotrze, w komentarzach, ale ja cię tu zaraz znajdę. Wrzucałem cię już na naszą grupę. Jeśli jesteście, już rozwijam myśl, bo ja oczywiście pięć myśli naraz. Jeśli jesteście z okolic Poznania, albo z Poznania, albo chcecie wysłać ekspres do Poznania, to macie tu magika, który się zna. I teraz muszę znaleźć czat. I to jest ten oto, to jest adres strony Piotra. I powiem wam teraz, słuchajcie, zrobię taką, zbuduję taki suspens. Ram, pa, pa, pam. Piotr naprawia krupsy. Więc i to robi ich wiele. I ma wprawę, i porozmawialiśmy na ten temat. Ja co prawda już tych krupsów nie robię od paru lat, ale niech to wybrzmi jeszcze raz. Piotr naprawia ekspresy krups. Brawo! Więc mamy gościa, co nam naprawi krupsy. Jej, krupsy, dokładnie też. Dokładnie tak. Krupsy. Piotrze, tylko jak dostaniesz, nie wiem, do końca przyszłego miesiąca ze 150 krupsów do naprawy, to co złego, to nie ja. Pamiętaj. W sumie nie pytałem cię, czy mogę o tym powiedzieć, no ale ty chyba jasne to, jak naprawiasz. I powiem wam, że porozmawiałem z Piotrem, oczywiście to jest już rozmowa tylko i wyłącznie między nami, i ma takie patenty, że ja bym się krupsa do Piotra nie bał wysłać, gdybym go tylko kupił, czyli nigdy. Dobra, my tu gadu gadu, a ekspres się sam nie rozbierze. I to jest, chyba jednak nie był rozbierany ten ekspres, bo tu pięknie jest. Właśnie to jest to, o czym mówię. Słuchajcie, rozbieranie Siemensa, jak się nie ma wprawy, albo robi się to pierwszy raz i on jeszcze nie był rozbierany od nowości. Czy tu jest taki przypadek, to nie wiem. Ale wszystkie zapinki, jak widzicie, są. Klej jest. No zobaczymy, jak to będzie szło. Człowiek demolka. Co tam piszecie? Paweł, siema Bartuś. Siema Paweł. No właśnie to ma to, z tego co rozmawiałem z Piotrem, to Piotr jak naprawi ekspres krups, to już potem go nie naprawia. Przez jakiś dłuższy czas, ale to... Macie link, macie człowieka, na stronie macie telefon z krupsem i z innymi. Piotr naprawia też elektroniki. To już do Piotra. Mnie nie pytajcie. Pomógł i to bardzo, więc czemu mam się w jakiś tam sposób nie odwdzięczyć? Tylko zamówię na wagon i na gratowisko. Dokładnie. Dlaczego Piotr Bartłomiej Krasiek? Kofi właśnie wykończył konkurencję z Poznania. Dlaczego wykończyłem? To wręcz kurna zareklamowałem. To czemu piszesz, że wykończyłem? Tasz, to teraz pewniak, że można kupić krupsa, bo będzie kto miał w razie co naprawiać. Znaczy słuchajcie, Piotr naprawia krupsy, ale ja mam zdanie o krupsach cały czas takie samo. Niech się Piotr wypowie na temat krupsów. Przecież jest na czacie. Możecie go zapytać. Piotr Tylka. Słuchajcie, u źródła. Człowiek naprawia krupsy na co dzień. Ja nie naprawiam krupsów już chyba ze 3 czy 4 lata. Więc
specjalistyczny specjalista. Miałem swego czasu EQ7. To był beznadziejny ekspres, nigdy więcej. Ja mam EQ8 na zapleczu. I zbieżne odczucie. Ja się tu trochę pomęczę. Spróbuję go wyjąć. Kurna, no jest poklejony chłopak. No jeszcze mi... O, dobra, niech leży. O Boże, schodzę pod biurko. Nie bawcie się w zdejmowanie obudowy Siemensa, jak nie macie o tym pojęcia. Naprawdę. Bo to ciężka rzecz jest, widzicie? Posklejany totalnie. Trzeba go rozruszać. O! O! Ruszył się, słuchajcie. Coś się ruszyło. Tu macie wężyk, nie widać, a może i widać. O. Wielki elektroniku, jeśli jesteś na live'ie, to teraz nie patrz. Ramka cała. Ludzi z arachnofobią, proszę teraz o zamknięcie oczu. Bo nie widzę żywych, ale pajęczynki są. Więc może się okazać, że wybiegnie tu jakiś gościu. No dobra, zbadajmy, słuchajcie, co tam piszecie na... Wszystkie klubsy z Polski tam polecą, zawaliłeś go robotą. No, ale to ja się, Bartłomiej, na procent jakiś dogadam, nie bój się. Co mi się tam świeci na ekranie, jakieś dziwactwo. I rozbieranie ekspresu poszło bardzo dobrze. No, trochę tych Siemensów rozebrałem, ale i tak czasami idzie ciężko. Tutaj to widzę, że grubo się lało. Nalewało się wody do zbiornika od góry. Piotr, ja miałem to szczęście, że 20 lat temu byłem w serwisie centralnym na tygodniowym szkoleniu, gdzie głównym celem było poznać budowę, zasady działania oraz ich prawidłowe składanie. Mówisz o Krupsie, Piotrze? Daniel, nie mówi się schodzę pod biurko, tylko spadam do parteru. Ja nie wiem, Daniel, jakie masz doświadczenie w schodzeniu pod biurko i spadaniu do parteru i raczej nie będę wnikał, ale wiesz, co mam na myśli, bo... Nieważne, nie brnij, nie idźmy tą drogą, Sabo. Słuchajcie, poza pająkami to tak naprawdę ekspres nie startuje z powodu zaworu ceramicznego, ale jeszcze się dowiemy, co tu się dzieje. No wężyk. Otwórzmy, podnieśmy ten przepływomierz. Bo chcę wam pokazać ten wężyk. Dzisiaj ktoś napisał komentarz, że to są glony i zabijcie mnie, nie wiem, pod filmem, który już z Osaeko są, o Philipsie. Uprzedzając pytania, tutaj jakby nie oceniam, nie wiem, ile ten ekspres stał uszkodzony, a on wygląda na taki, co postał, skoro te pająki tu są. Dla osób, które nie były nigdy na, nie oglądały filmów, nie były na live'ie, to nie jest wężyk czarny z automatu. To jest wężyk, który jest taki generalnie, mniej więcej. Tak powinien wyglądać. No, obrus. Z drugiej strony ekspres kupujesz i ma działać. No, luk tak, ale trzeba też o niego trochę dbać. Co prawda ja z wątku wyskoczyłem jak Filip z konopi, więc nie wiem, o czym piszecie. Tak, oczywiście, Piotr, to pewnie chodzi o to, że pytałem o Krupsa. EQ7 był taki wypasiony, że po spaleniu tranzystora sterującego młynkiem jego wymianie zaczął liczyć kawy od zera. No to źle? Przekręciłeś mu licznik. Za to jest kara, ale tylko w samochodach na razie. Kto Krupsa produkuje? Krup? Krup. Znaczy ono już umarło, to życie Tasz, bo Tasz pisze, że życie wrócę, bo ewidentnie ten ekspres stał, słuchajcie. Ewidentnie. Dobra.
Na ten moment potrzebujemy zdjąć tylko ten bok. Na razie komisyjnie łyknę coli. No ale wy nie wiecie, czy ja tam czegoś nie dolałem. Trochę za dużo, nie? Jak się dostać do zaworu ceramicznego? Ano jak? Ja sobie zawsze ściągam tą rurkę. Mariusz Żmiecki, siemaneczko, udanej naprawy. Pozdrawiam, dziękuję. Wyciągamy przeplotkę tak zwaną. Znaczy nie wiem, czy to się tak nazywa. Słuchajcie, ja to tak nazywam, czyli taki... No, spinkę kablową. Znikaj, Mariusz. No. Spinkę kablową. Nie, absolutnie nic osobistego, chciałem pokazać spinkę. Wyciągam sobie ten wężyk z zaworu bezpieczeństwa przelewowego. Jak zwał, tak zwał. Niech on sobie tu leży. Tu mamy napowietrzacz na trybce. Pamiętajcie, bo to mało osób wie, a raczej zdaje sobie z tego sprawę, które oczywiście nie mają do czynienia z ekspresami, że mleka nie spienia para. Para powoduje wytwarzanie podciśnienia, które zaciąga mleko, ona je podgrzewa, a dopływ powietrza, no oczywiście tym impetem, napowietrza to mleko, robiąc piankę. Jeśli gadam głupoty, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje. Dobra, zdejmijmy ten wężyk. Tu, w ogóle inaczej. Pamiętajcie, że zawór ceramiczny odkręca się z drugiej strony, ale te wsuweczki można sobie pościągać. I to jest zabawa, słuchajcie. To jest taka zabawa. Ciepło mi się zrobiło, aż mi się czoło świeci. To jest taka zabawa, że łatwo to połamać. Co prawda ten zawór ceramiczny w moim mniemaniu na 100% jest szmelcem. Ale poluzujmy go sobie najpierw. Łapki w górę, Alicja, dokładnie. Nie dodajesz nic wokola? Ciepła w lodówce była, specjalistyczny. To jest mocowanie zaworu ceramicznego. Jest to takie elastyczne. O, zobaczcie, jak ruszam z drugiej strony. I nie dokręcajcie tego nigdy na chama. Bo to ma pracować, bo tu musicie się wcelować. Tym dzióbkiem. On wchodzi centralnie do tej dziury. Odkręćmy. No i teraz powiedzcie, czy jest tutaj okerzji... Okej, Jezu, jak mi się dzisiaj mylą słowa. O, widzisz, to. Proszę, jaki moderator sprawny. Widać tu w miarę? Czy nie widać? Coś mi tu lata. Jest okej, Jakub, dzięki. A powiedzcie, jakie jest opóźnienie. Ja powiem cyfrę, to standardowy test, zobaczmy, jakie jest opóźnienie. Powiem cyfrę albo liczbę, a wy napiszcie, jaką liczbę powiedziałem. 69. Dziesięć sekund. Ej, co wy z tym 69? Co wam w głowach siedzi? Głodnemu chleb na myśli. Kręciłem was. Potem ktoś spojrzy. To ma to Alicja i Daniel Gorczyca. Trójca pod sobą 69. Potem ktoś spojrzy na wyrwanego z kontekstu czata. I będzie. 10 sekund? Tak może trochę ponad? Nieźle. 14:40p. To jest taki właśnie element, taka formatka. No i z tej strony wszystko, słuchajcie. Można sobie już... Magiczna liczba też, dokładnie. Można sobie już tutaj... Meglio, wyprzedzam pytania. Używam Meglio, odtłuszczacz. Mnie się sprawdza już od lat. Ponieważ tu jest syf zaschnięty, to ja sobie już tutaj, żeby to pracowała ta chemia, psiknę. Niech to sobie tu pracuje, to spłynie w dół. Jakie, Artur, ja wam spoczone rzeczy mówię? Jakie? No powiedz. Nie to, nie mam obiektywu jaśniejszego. Bo to pyta, czy mam jaśniejszy. Mam, zmieniłem... To F.
To jest przesłona? Przesłona chyba, tak? Miałem na 5,6 czy 5,2, teraz mam na 7,1, bo zależało mi to ma to, żeby głębie... Chyba jest ostrzej z tyłu, nie? Chodziło mi o to, żeby ta głębia ostrości się pogłębiła. To dzięki Szymonowi, wielkiemu elektronikowi, bo mi trochę popodpowiadał. A cała odpowiedź to na twoje pytanie brzmi... Przypomniałem sobie, że ta landara świecąca, przy której ja pracuję, ma możliwość przyciemnienia. Ona ma regulację jasności. I mam ją tutaj tak ustawioną. Wiadomo, to nie jest profesjonalne oświetlenie, ale wydaje mi się, że na ten moment robi robotę, nie? Piotrze, nie szyko... Mam Piotrowi wysłać ekspres do naprawy, do wymiany elektroniki, ale stwierdziliśmy, że on mógł się upalić bardziej niż ja myślę, więc wysyłam go do Piotra Melite, bo Piotr zajmuje się naprawą elektroniki, to już mówiłem. I powiedziałem, że dzisiaj go spakuję, ale Piotrze, nie zawiózłbym go dzisiaj nawet do paczkomatu, bo no ja skończę pewnie za godzinę, dwie. Jutro. Zobaczysz. Jutro zadzwonię, podasz mi wszystkie dane i wyślę. Sam sobie w kolano strzelam, robiąc to opóźnienie. Jest lepiej to ma to tak trzymać do przodu. No jest to substytut oświetlenia, które, jak widzicie tutaj na Tipli, drugi aparat i nowe studio, będę przenosił studio i tam już będzie oświetlenie takie, które będzie tam na stałe i będzie zawsze dobrze. No ale widzicie, jak wkładam tu głowę, to mi się cień buduje. Wyciągamy gościa. Elektronika. To jest elektronika grzałki, to jest elektronika zaworu ceramicznego. Jeden mikroswitch. Tutaj trzeba sobie... W sumie to teraz popatrzcie, co tu się dzieje. Krzysztof, po zmianie ogniskowej aparatu jest znacznie lepiej. No wiecie, to Krzysztof, ja już mówiłem to na początku live'a. Ja jestem specjalistą fotografem. Tylko tym specjalistą w cudzysłowie. 7.1 i przesłona 50. Patrz, Krzysztof. Prawda? Czy to migawka jest... Dobra, już się nie kompromituję bardziej. Jak to już nieraz wam mówiłem, ja się interesowałem fotografią, jak jeszcze się klisze wywoływało. I tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. Nie mądrzę się, bo nic mądrego w tej kwestii nie powiem. To zaraz, to powiedzcie. Dobra, to już ustalmy, żebym się więcej nie kompromitował. 7.1 to jest... A 50, czy 1,5 to jest? No bo ISO to wiem, co to jest. Czułość. Wy mi tam odpowiedzcie, a ja w tym czasie sobie wydobędę ten przewody od zaworu ceramicznego. Muszę wypiąć. To jest czujnik wody. Dwukontaktronowy, pytacie mnie o to czasami. To tak przy okazji. Podważamy, bo tu są No to mi nigdy nie wylazło, no ale dobra, będzie łatwiej. Dobra. No kurna, Daniel, zapomniałem. Mam człowieka, który się na tym zna pod ręką, a pytam na czatach. 1,50 to czas, a 7,1 to przesłona. 1,50 to migawka, F to przesłona. To jeszcze mi powiedzcie, im wyższa przesłona, czyli jak miałem 5, a mam 7, to tym większa głębia ostrości, czyli tło będzie ostrzejsze. Czy tak? Dobra, nie wiem, zgubiłem wątek, nie wiem, o czym tam specjalistyczny piszesz, nie będę się cofał, bo... Bodzio, niezawodny, Bodzio BD. Dziękuję, witam. Wojciech K, widzę, na 6. miejsce zleciałeś. Nieładnie. Było 3. przez moje... Już pudło było, a tu 6. miejsce? No mi się tu nie podoba zaplecenie tych kabli, ale może się mylę. Dobra. Zawór ceramiczny, z tego co pamiętam, to jest ten. To jest ten. Do góry. No łatwo po kolorze kabli jakby rozpoznać, ale to jest chyba ten. Nie wyplotłem go tu do końca. Poluzujmy przewody. Słuchajcie, muszę wstać, bo ja tu nic nie widzę.
Zapinka wysunięta. Wysuńmy sobie trochę tą elektronikę. O, ona tutaj powinna nam się wysunąć. Teraz podważmy trochę z tej strony. O. O. Czekajcie, bo nie zamknąłem Facebooka. Będzie mi piszczał. Sekundeczka. Poprawiłem się. Czat. Im mniejsza przesłona, to tło jest bardziej rozmyte na drugim planie. No tak, tak, o to mi chodziło. Ja chciałem, żeby było trochę ostrzej. Bo tu się robiło już nieostro, tu się już robiło nieostro. Dobra, poczekajcie, muszę wyjąć tą elektronikę, czyli muszę tu poluzować wszystkie przewody, nie pierniczyć się z tym aż tak. Podważamy, wyciągamy. O, o, strasznie ciężko ona wychodzi. Wiecie, ja wam to tak pokazuję, bo ja generalnie, wiecie jak to robię? Jak jest uszkodzony zabór ceramiczny, a ten jest na 100%, to robię tu ciach i wyciągam przewody. No ale spróbujmy je wypleść. Zróbmy to zgodnie ze sztuką. Dobra. Tu się robi pajęczyna. Okej. O, teraz mi wyszło. Teraz mi wyszła elektronika, jak już nie ma takiej potrzeby. Dobra. Mamy to. I teraz jeszcze przepleść wtyczkę. Okej. Nic tu nie przycięte. Niech elektronika sobie na razie wróci na swoje miejsce. Niech czujniczek sobie wróci na swoje miejsce. O. A zawór ceramiczny możemy już wypleść. Ekspres ma jedną grzałkę, myślę, dobra, tu sobie coś Ryszard Merkę Druciarz pozdrawia spóźniony. Witam Ryszarda Druciarza. Siemanko wszystkim, co mnie ominęło. Ominęło cię ściąganie obudowy tylko, Karol. Z Siemensa. Wyszarpujemy, wytargujemy. Zawór ceramiczny ze środka. No i teraz co? Tu trzeba, jeśli chcemy go odzyskać, bo to pamiętacie, że... Ale to jest pozapiekane wszystko. Pamiętacie, że tu któryś klient, opowiadałem wam, wymieniał zawór ceramiczny, bo chciał sobie rozebrać i sobie połamał. Chcę wam pokazać różne metody, bo tak, tą wsuwkę, tu jest ta wsuwka zaciśnięta, tą wsuwkę można ściągnąć na różne sposoby. Najbardziej bezpieczny moim zdaniem to jest taki, żeby ją tu lekko ścisnąć, tylko trzeba uważać, żeby wam się nie omsknęła ręka. Artur, mała cegiełka ode mnie. Dziękuję, Artur. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Ja mam jeszcze taką metodę. Znaczy wiecie, w tej chwili to powinienem to jak rzeźnik powyrywać, żeby nie tracić czasu, bo to i tak jest śmieć. No ale można podważyć. O, widzieliście, jak mi ładnie poszło? Z niego to się w ogóle dobrze leje. Dziękuję, Wojciech. Niech rośnie. Ale co? Czwarte miejsce. No ale pudło. Peleton ucieka. I te wężyki wykręcając tak, no wiecie, nie mam... Czekajcie, może mam wam jak to pokazać. Będzie coś widać? O, będzie trochę. Kręcąc. Ściągamy. I tu bardzo często, nawet któryś z klientów do mnie ostatnio dzwonił. Bardzo często to się ułamuje, nawet jak bardzo delikatnie. Mówię o tym dzyndzelku w końcówce. Ona się ułamuje, nawet jak bardzo delikatnie ją próbujecie ściągnąć. Mówię o tej końcówce. Bo ona bardzo często, jak jest... No, mówię, miałem nawet taką rozmowę. Ona bardzo często jest już ułamana, pęknięta. No i jeden ruch i wam się urywa. Jeśli nie pamiętacie, który gdzie idzie, bo bywało, że się zamieniają, że klienci zamieniają, to sobie jakoś oznaczcie. Na przykład jedynka tu, dwójka tu, trójka tu. O! Myślałem, że to żywy pająk. Odgryzie mi rękę. Ja sobie tak, ja sobie ten wciskam gdzieś tu. To jest ostatni.
To jest od grzałki, on tam idzie od grzałki. Zasilenie wodą zaworu ceramicznego. Bardzo chętnie bym wyciął ten wężyk z tej trytki, którą sobie teraz zasłoniłem, bo mnie to strasznie denerwuje, że on tu wisi. Ten wężyk nie będzie nam potrzebny, bo zawór ceramiczny przychodzi z wężykiem. No i nie wyjdzie, no nie wyjdzie złośliwy. Tak, jest tu zaciśnięty. Czekajcie, wstanę. Okej. To jest na powietrzacz. A to zwłoki już są, słuchajcie, pajączka. Patrzcie, jaki bidulek. Ciekawe, czy go zobaczycie. Patrzcie, jaki bidulek. Na palca. Poproszę ostrość na palca. O, widzicie? Rest in peace. No zejszło mu się, no. Dobra, słuchajcie, ja to dokończę, rozmontuję i poczytam, co piszecie. Napowietrzacz ma taką gąbeczkę tu, żeby nie łapał kurzu, no bo tędy jest wciągane powietrze. Ciekawe jest to, że w nim też jest woda, więc myślę, że już nie spełniał swojego zadania. Odepnijmy go. To tak jak mówiłem, pamiętajcie, od zewnątrz tu wchodzi prosto z grzałki wężyk. Tu jest zasilenie zaworu ceramicznego. No i tutaj się zaczyna, słuchajcie, już gimnastyka. Bo trzeba się pobawić w ginekologię stosowaną. Sokołów Podlaski pozdrawia na rozwój kanału. Dziękuję, Alicja. Będę waszym przewodnikiem. Z tego zaworu też się już lało. Spójrzcie. Są tutaj osoby, które, znaczy nie mówię tutaj, ale są osoby, które mnie pytają i na grupach pytają, czy to można doszczelnić. Słuchajcie, to nie ma sensu, bo to są wżery już tam w środku i tego się nie da doszczelnić. No jasne, no można się bawić w druciarstwo pod tytułem silikony, te sprawy, ale... Matko, Daniel J. I ja się dołożę. Dziękuję, Daniel, pozdrawiam, bardzo dziękuję. Aście się rozhulali dzisiaj. Pewnie, ja widzę tak, jak to Tomato napisał, jak każdy tak czy inaczej zapraszamy. Zgaduję, bo widziałem, że zapraszacie Piotra na grupę, że Piotr napisał, że nie ma czasu. Zgadłem? Zaraz to wszystko sobie tam, co zdołam, poczytam, tylko już wydobędę. To też sobie zapamiętajcie, że szło od dołu, więc ja sobie to wtykam na dół. Wygląda to źle, nie? No ale tak to wygląda. Tu mamy... Jednak ktoś tu był, albo fabryka sobie tak znakuje, nie wiem, to jest wężyk spustowy. Tędy wam zawsze tą rurką, właśnie jak wam nie działa dobrze zawór ceramiczny w Siemensie, to tą rurką do tacki ładuje wam wodę. No i został ostatni wężyk. Ja to generalnie, słuchajcie, normalnie robię na leżącym ekspresie. No ale widoku z góry nie będę organizował tylko dla tego Siemensa. Więc najgorzej jest wyjąć ten element. Więc ja sobie tu znowu podważę śrubokrętem. No dzisiaj musicie mi wybaczyć, że nie czytam wszystkich waszych komentarzy, ale dzisiaj... O! I tu zrobiłem błąd. Nic się nie stało, no bo mówię, ten zawór ceramiczny, spójrzcie. Tu zrobiłem błąd, krzywo podważyłem. Nawet nie wiem, gdzie to było. No i się buba zrobiła. I pół biedy, jak wam się buba zrobi przy takim... No spójrzcie. Tutaj już nie ma co zbierać z tego zaworu. Nie dziwię się, że on się ciężko kręcił, jak on już takie osady wylazły z niego. No ale jak wam się taka buba, tu wyłazi. Ale jak wam się taka buba zrobi na nowym, no to jesteście... Nie pamiętam ile w plecy. Nie pamiętam ile ten zawór kosztuje. 300 zł, 350 zł, 250 zł, coś koło 300 zł. Zaraz do niego wrócimy. Tylko teraz trzeba sobie wyciągnąć ten... złamany element. I tu mi ktoś z was podpowiedział, słuchajcie, bo mowa jest o tym, że tu została ta końcówka, nie? I to jest tip od was. Nie pomyślałem o nim nigdy wcześniej, tu widać ją. A to prosta taka rzecz.
Ktoś z was mi podpowiedział już jakiś czas temu po którymś filmie. Wkręć se tu, chłopie, wkręt. W to, tylko może mniejszy. I złap kombinerkami i wyciągnij. Proste, nie? Proste dla kogoś, kto na to wpadł. Nawet. Tylko jeszcze trzeba mieć taki cienki wkręt. O. Tych zaworów się Mateo chyba nie naprawia, ale niech mnie Piotr poprawi. No co tu naprawiać? Śrubokręt. Torksowy. No i wylazło złośliwe bydle. No dokładnie, Grzegorz, tego się nie naprawia, tym bardziej, że tam już wżery powstały. Dobra, słuchajcie, nie będę się tu teraz gibał z tymi śrubkami. Ja to wycisnę po swojemu. Czyli delikatnie go tutaj powoli wysuwam. Wężyk jest w oplocie, więc go nie zniszczymy. No oczywiście robiąc to z wyczuciem, czyli wyciskam go z tego wężyka. O, widzicie? Już wyłazi. Teraz nie zgniatając go, może jeszcze trochę go stąd wycisnę. Słuchajcie, każdy ma swoją metodę, natomiast ta z wkręceniem w niego wkręta jest dobra, tylko trzeba mieć odpowiedni wkręt. A ja nie mam w tej chwili, ja nie będę szukał teraz godzinę. No i łapiemy ostrymi kombinerkami, a te do takich nie należą. I nie ściskajcie za mocno, bo jak go zgnieciecie, to on się pokruszy w środku i narobi wam tylko więcej roboty. No i jest dziubasek wyciągnięty. Dobra, czekajcie. Trochę tutaj... Tak, to jest śmieć. To nie jest śmieć, ta rurka nam będzie potrzebna, ale pewnie ją wymienimy. Tutaj też trzeba, jak widzicie, teraz widzicie, wjechać szprejem. Niech rozmaka. Nie psikamy po elektronice. O. Tutaj wkładam ręcznik, żeby to nie płynęło tam, gdzie nie trzeba, chociaż tu akurat nie ma szans. Niech sobie namoknie ta czarna maść, która tu powstała. To są śmieci. To jest potrzebne, bo to nakładamy na ten wężyk, ten zacisk, słuchajcie, który zdjąłem, żeby wyjąć złamaną końcówkę. Niech on sobie tu siedzi. I co ważne, to do tyłu. No właśnie, Piotrze. To też, Piotrze, jak możesz, ja powiem, a ty powiedz, ja powiem to, co mi powiedziałeś o naprawie elektroniki. A ty potwierdź, czy się gdzieś tam nie pomyliłem, bo pytacie mnie często o naprawę elektroniki w ekspresach. Słuchajcie, elektronicy, w tym wiem też od Piotra, jeśli chodzi o naprawę na przykład takiej elektroniki, to cena zaczyna się od 350 czy od 400 zł, bo słuchajcie, diagnostyka, co się stało, trwa. I to nie jest tak, że wiecie, to chyba wszyscy, którzy naprawiają elektronikę, mi potwierdzą, że jak się spalił rezystorek, który kosztuje, nie wiem, złotówkę, 50 groszy, 2 złote, no to wy zapłacicie, no nie wiem, 50 zł plus te 2 złote za ten rezystorek. Wielokrotnie diagnostyka takiej elektroniki trwa 2, 3, 4 godziny, no popraw mnie, Piotrze, bo ty się tym zajmujesz, ja nie. A poza tym, nawet jeśli trwa krócej, to musicie wiedzieć, który to jest ten rezystorek. Tu ich jest pewnie trochę, ale na przykład w konsoli do gier jest, tak jak ostatnio Szymon mówił na filmie, 1500 elementów. No... Możecie sobie sami wymienić ten rezystorek, tylko musicie znaleźć, który to. Więc doceniajcie też, ja nie mówię tutaj o was, ale przy naprawie płacicie za wiedzę, za doświadczenie, a nie za ten rezystorek za 50 groszy. Przecież możecie naprawić sami, tak? Tak. Dziękuję. Grunt to ze sobą porozmawiać i się dogadać. Wracamy do tematu. Ten element nie przychodzi z zaworem ceramicznym, bo nie ma takiej... To ten pająk lata. Ja mówię mucha ekspresucha, a to ten skubaniec mały tu lata. Lżejszy od powietrza. O, to widzicie, Piotr wam napisał. Ogólnie nie naprawia się elektronik, które kosztują nowe do 350 zł, bo jest to nieopłacalne. Słot MZ. Wiedza też, albo SWAT MZ. Popraw mnie, jeśli coś źle mówię. Wiedza też kosztuje. No wiedza, doświadczenie. No słuchajcie, nie wiem ile Piotr już lat robisz. No mówiłeś, że byłeś 20 lat temu na szkoleniu, więc robisz więcej lat ode mnie ekspresy. Jeden się specjalizuje w elektronikach. Drugi się, tak jak Piotr, specjalizuje w elektronikach i krupsach. Znaczy nie wiem, czy się specjalizuje. Ja się krupsami nie zajmuję. Jeden się specjalizuje w
innych rzeczach. I to doświadczenie procentuje. No, jak ja sobie przypomnę, jak ja 10 lat temu naprawiałem ekspresy, to bym do tej drugiej butelki od razu sięgnął. Tej zielonej, tej z sokiem z kiwi. Dobra. Ten element trzeba odkręcić, słuchajcie. Ten plastik. On nie przychodzi nowy, ja go zaraz pójdę, zrobimy 3 sekundy przerwy, góra 3 minuty. Pójdę go umyć, zaraz zobaczycie, o czym jest mowa. Try to CrossFit, pozdrawiam, konkurencja z Wilanowa. Try to CrossFit, jaka to wy tam konkurencja, w którym miejscu jesteście? Jak się zjedzie za tunelem w lewo, to po prawej stronie, to wy? Bo ja nie kojarzę. No pewnie nie nazywacie się CrossFit. Tam po prawej, co taki billboard wisi wysoko na budynku? To wy? Mów jak ci wygodnie. No okej, SWOT MZ. Tak mi jakoś pasuje. Tak mi się powiedziało za pierwszym razem. Tu mamy uszczelę. Starą, zaraz włożymy nową. Ech, ten element jest na tyle. To jest element wymienny, ale zobaczcie, zawór właśnie. Pokażę wam nowy zawór ceramiczny. Piotr Tylka, ekspresy naprawiam od 2001 roku. W 2001 roku to ja byłem na trzecim roku studiów. Elektronicznych zresztą, tak przewrotnie. On przychodzi nowy w tym stanie, bez tego plastiku. Zaraz tu coś wymodzę, chcę wam pokazać. O Boże, tą ręką przybliżyć. O, dzisiaj w takim stanie on przychodzi. No ten wiadomo, już mu ukradłem tą końcóweczkę, to jest nowy, no i przychodzi z rurką. I w tej chwili na powietrzacz wygląda w taki sposób, że to jest taki plasticzek, tam jest bardzo mała dziurka, jak w tej blaszce przy melicie. Tak to działa. To na bok, bo jak upadnie, niech wam lepiej nie upada zawór ceramiczny. Stary zawór do folijki. I to jeszcze zawsze mnie to bawi. O nie, tym razem nie przyszło. Zawsze przychodziła trytka w komplecie jedna, taka do przypięcia tutaj tego wężyka. Oszukali mnie na trytkę, chyba że jest gdzieś tu w tej torebce. Jak oni mogli. Dobra. To trzeba umyć. To chyba jasne. Co mi się tu otwiera? Oszczędzają. Tak, Artur, oszczędzili. Oszukali mnie na trytkę. Ile może kosztować jedna mała trytka? Grzegorz B. Weź sobie tobie czysty. A, jest czysty. Jeśli chodzi o naprawę elektroniki, to sobie prywatnie dla siebie można naprawiać, bo dla kogoś to nie jest opłacalne, bo zawsze się ktoś znajdzie, że dla niego naprawa wyszła zbyt drogo. No, słuchajcie, no. Masz rację, Grzegorz, 100%. Zresztą wałkowaliśmy ten temat już nieraz, nie tylko jeśli chodzi o elektronikę. Jeśli naprawisz sobie coś sam w domu, to jesteś zarobiony pod tytułem nie płacisz za czyjąś robociznę. A robocizna jest droga, bo lokale są drogie, bo prąd jest drogi, bo części, no części, nie mówimy o częściach, bo paliwo jest drogie. Słuchajcie, na koszt, na cenę w serwisie i to pewnie mi i GLM tak tu naruczają, no to wy, to was tam mijam, zastanawiałem się zawsze, bo powiem szczerze, że nie spotkałem się z wami nigdy. Pozdrawiam, Wilanów. Musicie pamiętać, że w cenie serwisu takiego jest moje paliwo, moja amortyzacja auta, moje koszty lokalu, a przede wszystkim podatki ZUS. Przede wszystkim. To są koszty, co byś, czy zarobisz, czy nie zarobisz. No podatki wiadomo, podatki to jak zarobisz, ale ZUS płacisz, czy zarobisz, czy nie zarobisz. Więc to nie jest tak, że ten przysłowiowy rezystorek za 2 złote, to ja wam, ja nie, ale ktoś wam wymieni za 2 złote. Za to wszystko musicie zapłacić. No przecież to już nieraz ja mówiłem i to się śmieją z tego w telewizji nawet, że śmieją, to jest śmiech przez łzy, że najdroższym składnikiem pizzy był gaz w tym okresie, kiedy ten gaz tak poszybował w górę. No i pff, tak było. Czekajcie, znajdę tak, to sobie odstawię. Znajdę uszczelencję. Poczekajcie sekundy. Dobra. Uszczelencję od razu smarujemy. To mówię o tej uszczelce tutaj, która wchodzi. Dokładnie rzecz ujmując. Tu. Tak właśnie jest, aż.
Śmierć i podatki. Chociaż może śmierć kiedyś oszukamy. W co wątpię. Można obejrzeć tą uszczelkę Leona, tu wygląda dobrze. No i zakładamy ten element, który zdjąłem. Coś ostrość pada? Tak, tak, widziałem, bo chyba mi ta lampa opadła. Na chwilę padła, no. Już chyba jest naprawiona. Ale reagujcie, bardzo dobrze, reagujcie, reagujcie. O tak, Artur, nie tak. Zaczął się, słuchajcie, to politykę możemy zawadzić, tylko nie mówmy o poglądach, bo chcę uniknąć tutaj jakiejś rzezi, niewiniątek. Nie mówmy o poglądach politycznych, ale ogólnie możemy gadać. Zaczął się festiwal obietnic wyborczych. Wszyscy nam wszystko badadzą. No słuchajcie, po prostu zagłosuj na mnie, to Jezu, w listopadzie to już będziesz w złotych butach chodził. Trąci mi to trochę, słuchajcie, socjalizmem. A no chyba się zgodzimy, że się nie sprawdził to, nie sprawdził ten system. Już generalnie przerabiany był. I nic dobrego z tego nie wyniknęło, bo jakby się sprawdził, to byśmy byli północ, południe, wschód, zachód, dobrze pokazuje? To my byśmy teraz po rosyjsku mówili, no. I tyle. Ale rozdajemy. I to ja nie mówię o konkretnej partii. Od lewa do prawa przez środek. To wam damy. To wam damy. Kurna w ogóle. Wszystko wam damy. Słotem Z. Omijać Philipsa, omijać Krupsa. No według mnie Philipsa i Krupsa tak. Chociaż Philips nie ma poważnych usterek. Ja to zawsze powtarzam. Ale czy Siemensy omijać? Ile on ma lat? No nie sprawdziliśmy. Ile tutaj na tym przepływu mierzu jest data? Jaka tu data jest? A wyłaź, że ty mi z tego... O, ale czysto. I tak ten wężyk będziemy czyścić, więc można go zdemontować. No i na rozlewał. Ale to nie problem, słuchajcie. To jest taka Siemens, takie osłonki stosuje. To jest tylko taki kawałek gumofilca założony na wtyczkę. A nie ma daty? Jest. 2014 rok, grudzień, jest na przepływomierzu. No należy wierzyć, że to jest ten rocznik. To ja wiem. Słotem Z, czy to taki słaby ekspres? 9 lat mniej więcej? Nie były to złe ekspresy. No, nie wiem, jakiej teraz jakości jest. Słuchajcie, to jest tak, że dzisiaj dany model ekspresu jest dobry, ale to jest cały czas produkowane. Mieliśmy pandemię. Czy to nadal jest dobre? Ja na przykład uważam, że Niwona bardzo spadła z jakością w tych ostatnich 2-3 latach. No ale to też pamiętajcie, to jest moje prywatne zdanie. Ja mogę mieć odczucia, bo ja jakby widzę usterki w ekspresach, które do mnie trafiają, tak? Jak nagle trafia do mnie kilka Niwon, a tak było, no to coś jest na rzeczy, ale równie dobrze mogło być to przypadek, że akurat tyle ludzi tu w okolicy kupiło Niwonę parę lat temu, tak? No to zawsze jest takie, wiecie, no. Ja mówię to, co widzę u siebie w serwisie. Uwielbiam temat polityki. Mariusz Rzymiewski. No, ja nie lubię, ja nie oglądam polityki, ale tak, wiecie, no, słuchajcie, oglądam te swoje filmy, nawet jak są jeszcze niepubliczne, przygotowane dla was, w ogóle Bez Dubli wraca. W środę chyba? W środę. Bez Dubli wraca. No i fajnie, bo lubiliście to pisać, lubiliście to oglądać. To jest Bez Dubli dla tych, którzy są nowymi widzami, bo Bez Dubli ostatnio to było jakiś czas temu, to są filmy niecięte, niemontowane w żaden sposób. Czasami są tam pauzy robione, no bo wiadomo, jak wchodzi do mnie klient, no to musi być wzięta pauza, no nie mogę nagrywać, tam są podawane dane osobowe i tak dalej. Natomiast Bez Dubli to są takie filmy, gdzie widzicie wszystko. Jak mnie prąd zabije, to wy to pierwsi zobaczycie. Znaczy, no nie wrzucę tego na YouTube, jak będę tu leżał pod biurkiem, ale generalnie chodzi o to, że to jest pokazywanie mojej pracy, bo live to jest live jest długi, te Bez Dubli będą takie pół godziny, godzina max. W sobotę macie filmy montowane, gdzie wiele rzeczy jest wycięte, bo tam ma być jakaś tam dynamika. A Bez Dubli to są filmy takie, że ja siadam i robię. Czasami nawet nie wiem, co robię, bo dopiero diagnozuję na tych filmach. Także zapraszam, środa, nie pamiętam, która godzina. No zobaczycie. Po późnym wieczorem, chyba 18:30 ustawiałem premierę. Dobra. To mamy przykręcone.
Na razie chcę odpalić zawór ceramiczny, całą resztę to będę sobie czyścił później. Ale na pewno zanim założymy zawór ceramiczny, trzeba tu doszorować tą czerninkę. A, bo tu o polityce, z tymi obietnicami, Grzegorz, z tymi obietnicami wyborczymi to jest, że jak dana partia dojdzie do władzy, to nic nie wyjdzie z tych obietnic, bo się nie dało nic zrobić. Więc tak to jest z tymi obietnicami wyborczymi. Nie macie takiego wrażenia, że ci ludzie nawet chyba dobrze chcą, ci młodsi, czy tacy nowi w polityce, oni mają, no oni są, to nie są ludzie anonimowi, oni gdzieś tam działali lokalnie, mają naprawdę fajne pomysły, nawet coś tam lokalnie osiągnęli, zdziałali i oni idą między te wrony, dostają się w końcu i po prostu, kurwa, zapominają o co chodziło. Mnie to się wydaje, że tam się po prostu nie da. Jak wejdziesz w to barachło, to cię stłamszą, no i tyle. I zauważcie, ilu było już takich polityków, co weszli w tą politykę od lewa do prawa. Tak jak mówię, nie mówmy to o poglądach naszych, nie ruszamy tego tematu, ale ilu było młodych polityków, co weszli tam, no i wyszło jak zawsze, no. Tyle mam na temat polityki do powiedzenia. I już wiem, że moja mama, której mówię, nie chce gadać o polityce, powie, nie chcesz gadać o polityce, a na live'ie gadasz. A o co chodzi, Artur, z tym łamaniem plastiku Fury? Bo ja wiem, o co chodzi, bo łamałem. Ale... No nie wrócę. Na prawo masz wschód. No to pokazałem. Północ, południe, wschód, zachód. No u was pewnie jest odwrotnie, nie wiem. U mnie, Artur, słońce wschodzi na od lewej. Północ, południe? Wschód, zachód. Dobrze mówiłem. Nie wkręcaj mnie, Artur. Tu jeszcze wiecie, te lustrza... Ja się widzę w lustrzanym odbiciu. Znaczy, tak jak wy mnie widzicie. I jak ja próbuję coś po... Dziękuję, Nick. Na rozwój. Dziękuję. Więc tu może mózg... Tu, słuchajcie, GPS w głowie wariuje, jak się nagrywa filmy. Naprawdę. Po co? Ne? Uderz w stół? Się nożyce odezwą. Wiedziałem. Jutro nie dzwonię do domu, bo wiem, o czym będziemy gadać. Bogosław Dybka. Ja nie miałem z tym Cold Brew do czynienia. Nie miałem naprawdę. Dobra, słuchajcie, jest was 112 osób, to... Uwaga, uwaga, ogłoszenie parafialne. Otóż... Albo na następnym, jak zdążę, live'ie za tydzień, albo w ciągu 2 tygodni, mam nadzieję, będzie akcja pod tytułem Możesz zdobyć bardzo fajny ekspres, widzu. Warunkiem będzie oczywiście bycie subskrybentem. Coś jeszcze wymyślę, na czym będzie polegała ta możliwość. To nie będzie konkurs. To będzie... Nie wiem, jak to nazwać. Na pewno to nie będzie konkurs. Będziemy robić na live ekspres i to nie będzie jakiś z dolnej półki. To będzie na pewno DeLonghi, tak mi się wydaje. Albo to będzie Primadonna S, albo to będzie nawet... Primadonna Elite. Jakby warunkiem otrzymania tego ekspresu będzie zapłacenie za części użyte na live'ie do naprawy, bo będziemy robić live'a, który go uruchomi w 100%. W jednym nie ma, jeśli to będzie ten, nie ma zbiornika na mleko, no to trzeba będzie już sobie dokupić. Będziemy to pewnie robić po cenach części, które obowiązują w Nord, żeby był jakiś wyznacznik. A jakie będą kryteria, to jeszcze muszę przemyśleć. Na pewno to będzie coś związanego z komentarzami. Będzie na pewno obowiązkiem bycie na live'ie, obowiązkiem bycie subskrybentem, pewnie polubienie, udostępnienie, tam takie bajery jak to zawsze. A co do całej reszty, no to obserwujcie, bo ja to wrzucę na grupę, wrzucę na sociale. No i odpowiednio wcześniej dam znać, więc jeśli się nie wyrobię za tydzień na live'a, to będzie to na następnym live'ie. Ale to nie będzie taki ekspres jakiś tam... Taniuszek, to nie chodzi o pieniądze. Najniższa puła. Będzie go można zdobyć. Ten z was, kto spełni te wszystkie kryteria, będzie mógł go kupić w cenie, nie wiem. Jak się okaże, że mamy tam do wymiany elektrozawór, infuzor i uszczelki, no uszczelek to nie będziemy liczyć. No to na przykład ten ekspres będzie można w promocji nabyć za infuzor 150 netto, elektrozawór 80 netto, na przykład za 300 czy 400 zł. Myślę, że uczciwa cena. Ale to obserwujcie sociale, opowiedzcie znajomym, że będzie do zgarnięcia taka maszyna. Ona będzie z gwarancją. 3, 6 miesięczną, 12, nie wiem. Zobaczymy, będziemy go naprawiać na live, więc będziecie sami widzieli, w jakim on jest stanie. Tyle z ogłoszeń parafialnych.
Poproście księdza, żeby na ambonie ogłosił w niedzielę, że taka akcja będzie. Słuchajcie, zróbmy rozgłos, bo wiem, że takie akcje napędzają widzów, a trzeba ten kanał rozruszać, bo trzeba. Będą osoby też wykluczone, ale na ten moment poza moimi rodzicami nie widzę tutaj osób do wykluczenia. I nie będę robił ustawek. O nie! Zrobimy wykluczenia. Kto nie bierze udziału? Chociaż to będzie takie, to będą takie kryteria, że tak naprawdę mogliby nawet moja rodzina brać udział, bo to nie będzie konkurs, więc tu nie będzie jakichś tam pytań pod tytułem jaki numer buta ma Bartek? Nie. No zobaczymy. Muszę to przemyśleć. Są dwie maszyny, które mogę na to przeznaczyć. Ja, słuchajcie, mnie klienci nauczyli, że nie będę sprzedawał ekspresów, bo gówno zarobisz, a potem będziesz ciągle w tym grzebał. Tyle. Za zapowiedzi 500 zł? To nie mówcie księdzu. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj przetrę raz szczoteczką. No słuchajcie, tak jak... Spójrzcie, jeśli ktoś z was może, ile Primadonna... Poczekajcie. Primadonna Elite Exclusive. Ile kosztuje ten ekspres w tej chwili? Weźcie tam, zerknijcie. No bo ja nie będę teraz, ja mam tu kupę roboty, jeszcze nie będę grzebał w internetach. Ładny taki z ekranem dotykowym. A może Melita będzie do wygrania, ta, którą Piotrowi muszę wysłać. No, model też jest do przemyślenia. Mam w takim razie trzy ekspresy, które może będzie... No zobaczymy. Na razie rzucam luźno temat, ale będzie taka akcja i to myślę, że maks w ciągu 2 tygodni, czyli na urodzinowego live'a możemy to zrobić, bo nie wiem, czy wiecie, ale niedługo mam urodziny. 36 co prawda już, więc trochę staro się czuję. Czekajcie, niech ja spojrzę w kalendarz. Podajcie mi chwilę. Nie. Październik. Gdzie jest październik? O, idealnie. Słuchajcie. Niedzielę mam urodziny. 1 października. Dobra, już wam zdradzę. 36 czy tam 35 nie liczyłem. To w poniedziałek zrobimy live'a urodzinowego i jako, że u mnie zawsze wszystko było troszkę pojebane, to w urodziny ja wam dam prezent. A co? A czemu nie? A kto bogatemu zabroni? Ja zawsze pod prąd, słuchajcie. Zawsze pod prąd. Dobra, montujemy ten zawór ceramiczny, bo godzina 7:10, a my jesteśmy w czarnej kniei. 4 koła. Ja 79 człowieku, spójrz, skóra kurna z żadnej zmarszczki. Ja mam 36 lat, ja cię ściemniłem, Artur, że ja 79, żeby chciałem sobie dodać powagi trochę. Odciąć się od tych młodych youtuberów tam. Ile to ostatnio ten Skielc miał, które to on miał tam urodziny, ten dzieciak. Ale jak mogę źle podłączyć przewody od zaworu? Jak mam wtyczkę taką? Czekaj, poczekaj. Czy ja mam dobry zawór? No jak mogę źle podłączyć? Że odwrotnie? Nie wejdzie odwrotnie, bo jest przedziałek we wtyczce. Grzegorz. Sprawdzajcie sobie zawsze, bo już miałem nieraz taki przypadek, czy nie jest odlutowany któryś ten przewód tutaj. Czy od silnika, czy od mikroswitcha, bo te luty lubią się ukręcić. Mariusz, te ekspresy się praktycznie nie różnią w środku. Elite ma chyba jeden elektrozawór dołożony. Ja nie pamiętam takich rzeczy. No. No mówię, że Szymon to jeszcze młody chłopak. No. Jeszcze się dużo musi nauczyć w życiu. Nie no, wszystko można, Artur, odwrotnie podłączyć, zwłaszcza jak się to robi na siłę. Dobra, słuchajcie. My tu gadu-gadu. Trzeba założyć ten zawór. Się rozgadałem o konkursie. Tfu, to nie jest konkurs. O możliwości pozyskania ekspresu w promocyjnej cenie. Tak to się nazywa. Czyli ten wężyk, on nie musi być cudowny, bo to jest spust, ma być drożny. I tyle.
przewody na razie. No, na dobrze jeszcze by było je rozwiązać. Czekajcie trochę oddalę, żebyście mieli cały ekspres na ekranie. Dobrze by było je rozplątać, bo wtedy trochę lepiej. Trochę się dłuższe robią, nie? O. Przewody na razie nie są naszym Try to CrossFit. Tym, czym się. Nie wiem, kto się ma trzymać, czy to ty. Polak potrafi, wtyczkę można odwrotnie wsadzić. No tu by było ciężko, bo naprawdę by trzeba było użyć dużo siły, bo Siemens to fajnie przemyślał. Te wtyczki są, nie dość, że się różnią. Hello. Patrzcie, jak ostrzy na chwilę skubaniec. Dobra, o. Nie dość, że się różnią te wtyczki, to mają te przedziałki takie, widzicie, zrobione. No, że się nie wciśnie. Mam jeszcze 35 lat do emerytury. To ty też jeszcze na emeryturę liczysz w tym kraju? Myślisz, że ci państwo da? Państwo to ci może... Świetny mem widziałem, to już jest stare. Jak rozmawia, nie wrzucę wam tutaj nigdzie, rozmawia Amerykanin z Polakiem, który je ptasie mleczko. To u was w Polsce doją ptaki? A ten Polak odpowiada, u nas w Polsce doją wszystkich. Tak mi się to podoba. Mistrzostwo świata jest ten mem. Teraz trzeba sobie spojrzeć, jak on idzie. Czyli przyrównać sobie te końcówki, które wchodzą w kręty. No widzicie, tu też są trzy, czyli on nam idzie tak. I zaczynamy zabawę. I tu się tego boję, bo na leżącym ekspresie jest to łatwiej zrobić. Wiele to tu pewnie nie zobaczycie. Ale ja się teraz, może nie tyle, że zamykam, bo mnie się gęba nigdy nie zamyka. Ale skupiam się na włożeniu tego zaworu. I słuchajcie, pozwólcie, że tą wewnętrzną końcówkę, czyli tą, to ja sobie założę na leżącym ekspresie. Bo no, tu już nie będzie śmiesznie, jak się złamie. Więc tą założę sobie tu, a resztę już wam pokażę. Bo no jak złamie tą końcówkę, to będzie kiszka. Więc sekundkę mi dajcie tylko. Po prostu to jest już za delikatna robota. Nawet czołówka, może kiedyś mnie przekonacie do tej czołówki. Chociaż ja to nie lubię mieć nic na głowie, więc... Teraz sobie to tu wciskam. I to się powinno robić w rękawiczkach w ogóle, tak a propos. Ale może dam radę. Ach, weszło. Dobra. Zobaczycie zresztą nawet. Ja się tylko tej tekturki pozbędę. No widzicie? Jest wciśnięte. Ten wężyk jest już ciśnięty, ta zawleczka jest zaciśnięta, ta końcówka. Ryszard, mi już państwo od 2 lat daje. Odbieraj, co dałeś. Tak naprawdę to ci oddaję, Ryszard, a nie daję. Tak mi się wydaje. Dużo tego daje. Dobra, słuchajcie. Przy okazji od razu ten wężyk. A może za chwilę, bo teraz tak, dopasowujemy zawór. Czy ja go dobrze włożyłem? Dobrze, o, on idzie tak. I tu też pilnujcie, bo jak są słabo przylutowane te przewody, to one przy takim tym gibaniu wam tu odpadną. Ja sobie spojrzę z drugiej strony. O, to wam pokażę zaraz. Teraz musimy włożyć ten wężyk. I on nam idzie od tej strony. Wsuwamy. No tu jest już tylko wyczucie potrzebne, słuchajcie. Wsuwamy i zakładamy rękawiczki, bo sobie zaraz połamię paznokcie, a chodzi o to, żeby te wsuwki wsunąć równo, więc rzadko się zdarza, żebyście mnie zobaczyli w rękawiczkach. Trans Techno rękawiczkach. Skąd ja takie czyste wytrzasnąłem? No nie, no to teraz to jest Francja elegancja. Słuchajcie, profeska teraz. I wciskamy. I weszło.
Chodzi o to, żeby te nasadki, zaraz wam pokażę na przykładzie tej ostatniej, żeby te nasadki, o te, doszły wam do końca, te. Bo tu idzie ciśnienie, żeby wam to nie wystrzeliło. Ten ostatni zakładam sobie dopiero po przykręceniu zaworu. Więc teraz idziemy na drugą stronę. Artur, Bartku, plecy ci pękają, ale ci nie pękają, człowieku. To po prostu tyłek widziałeś. No pękają, no słuchaj, no. To jest ciężka robota, słuchaj. Zanim jeszcze ten zawór tu założę, to teraz tu przetrzyjmy, pobróćmy rękawiczki. Kamil R., majstra, witam i o zdrówko pytam. Dziękuję. Zdrówko, wszystko w porządku. Katar jak był, tak jest. Kawowy. Tu się nic nie zmieniło. Tu sobie wytrzyjmy. To słuchajcie, już nie zawsze się da domyć, bo wrzery mają swoje lata. Ale na tyle, na ile się da, to usuńmy. Właśnie, Daniel, liczyłem, że się odezwiesz. Gwizdka co prawda nie mam, ale techno będzie. Manieczki Rules. 25 listopada, popraw mnie Daniel, jeśli źle mówię, w Gliwicach, w Arenie Gliwice jest impreza pod tytułem, to nie jest uczulenie Jakub na kawę. To jest to, że tu ta kawa się unosi w powietrzu. 25 w Gliwicach, w Arenie Gliwice jest sobie impreza pod tytułem Don't Let Daddy Know, czyli Nie Mów Tacie. I na tej imprezie występuje High Patton, Alan Walker. Chyba nawet, Daniel, występuje ten gościu, co był też na Sunset Square. Ten, co przed Arminem Van Burenem występował. Ale mogę mylić, bo jest jeszcze Transmission w październiku, ale przyznam szczerze, Transmission w Gdańsku, ten line-up ma słaby. No jest Paul Van Dyke. To jest fajne, a cała reszta jakoś tak niekoniecznie. Więc jak chcecie się zobaczyć z nami ekipą Wariato Wielko Elektroniko Coffee Doktorowo, to my będziemy na w Arenie Gliwice 25 listopada for sure. Dobra, wracamy na ziemię, bo to 25 listopada to jeszcze ohoho. Piotr, urodziny mam 1 października, a live'a robię 2 października. Mam nadzieję. Widzicie? Ten zawór tu wyłazi. To wracamy do plastiku. Ja się już pozbywam rękawiczek, bo nie lubię pracować w rękawiczkach. Piotrze, ja mam Patryk, który montuje mi filmy sobotnie. Jest też z Poznania. Ała! Jest też z Poznania. Nie ma go tu dzisiaj z nami, bo chłop leci na urlop i dobrze, niech odpocznie. Także, no już was dwóch znam z Poznania. I tyle znam osób z Poznania. Żadnego z was osobiście. To wycieramy. No i tutaj, dobra, wracamy na zbliżenie. O właśnie, zrób ankietę. Ja miałem w ogóle zrobić ankietę, tylko nie pamiętam jaką. Macie jakiś pomysł na ankietę? Bo ja mam pomysł na ankietę z dwoma pytaniami. Ale jak macie jakiś lepszy pomysł, to piszcie propozycję. A ja zbliżam i zakładamy mocowanie zaworu ceramicznego. Tylko trzeba sobie jeszcze naszykować śrubki. Ankieta Który Express na live, ale ja nie wiem, jakie mam gotowe. Nie, no ja mam prostą tą ankietę, bo miałem na początku, ale oczywiście zapomniałem napisać ankietę, czy chcecie powrót filmów bez dubli w środy. Ale tak naprawdę i tak będzie ten powrót, a i tak pewnie domyślam się, że napiszecie, że chcecie. Schabowy czy mielony? To już było też. Wygrał schabowy. A może mielony wygrał? Nie pamiętam. No widzisz, Artur. Tak myślałem, tym bardziej, Artur, że będzie DeLonghi w tą środę. A wiem, że ty w komentarzach mówisz, że DeLonghi nigdy za wiele. DeLonghi to... Piotr, zrób live z Grana Roma lub Latego seria 4 lub 5, który nie działa w ogóle. Ale ja nie mam takiego, Piotrze. Mam jednego Celsisa, którego muszę wysłać do ciebie.
Ale jutro to załatwię, ogarnę to jutro, bo już po prostu żenująca sytuacja się odbywa tutaj w serwisie. Gra na Romy nie mam chyba żadnej. Słod. Ile papież dziennie? O, to. Słuchajcie, dzisiaj walnąłem akcję z kawą. Dzisiaj odwaliłem. Dzisiaj w poniedziałki ja pracuję od 10, jestem tu z reguły przed 9 albo i wcześniej. Ale numer sam sobie strzeliłem w kolano. Nawet Danielowi pisałem. Szedłem sobie do pracy, zapomniałem, że sobie wsypałem 100% robustę w piątek do młynka, do klosza w młynku, w tym biurowym ekspresie. No a robusta, jak ktoś nie wie, to powiem, ma około 3,5 w górę procenta kofeiny. Tu dokręcajcie śrubokrętem, bo to ma być elastiko, nie na siłę, to ma się trzymać. Robusta jest bardzo mocną kawą, jeśli chodzi o kofeinę. I z automatu, ci co już tutaj bywają na live'ach, to wiedzą, że dla mnie jedna kawa to jest 2 razy espresso zaparzone z 2 porcji zmielonej kawy, czyli taka siekierka. No i trzasnąłem jedną, podwójną, trzasnąłem drugą, podwójną, siadłem do komputera jakieś tam papierki robić, słuchajcie. I zacząłem się łapy telepać. Nie wie co jest. No a jak sobie walnąłem 4 espresso z robusty, czystej, w przeciągu chyba 10 minut, tak siedziałem, miałem się już brać za ekspresy, ale mówię, no to przechodzi co prawda po 20 minutach. Ile kawy pije Sinus Service? Dzisiaj wypiłem 10 sztuk, 10 espresso. I jeszcze bym sobie chętnie trzasnął, zaraz zrobimy chwilę przerwy. Ja tu jeszcze zapsikam. Tylko już podłączmy ten zawór ceramiczny do końca. Zrobimy chwilę przerwy, ja sobie właśnie pójdę zrobić kawę. To już nam się trzyma. To na razie sobie tak zostawimy do testów. Teraz możemy włożyć ostatni element. Bardzo ostrożnie, słuchajcie. Bo jak się złamie, to kończymy live, a ja idę wypić ten sok arbuzowo. Ten sok z kiwi, który mam. No i aż wskoczy. Mamy wymieniony zawór ceramiczny. Ja to na razie podpinam, słuchajcie, tak na wariata, na luza, bo to jeszcze może się okazać, że to nie zawór ceramiczny, różne, znaczy no może nie to, że nie zawór, ale na przykład sterowanie. O. No wyłaś. O. Nie podepnę odwrotnie. Tylko sprawdźcie, czy nic nie przycięliście, żeby się tu nic nie przetarło, tak jak ja to zrobiłem tu, dobra. Cable management później. Słuchajcie, spojrzę co pisaliście. O kurczę, a przepłukujesz wodą? Ale co przepłukuje wodą Sinus Service, bo nie rozumiem. Też wiadomo, po co Bartkowi tyle misek. Tak, dokładnie. Kawa jest zdrowa, nawet w dużych ilościach. Grzesiek, mi się dziś telepały po 2 kubkach 0,33 litra kawki, ale litra kawki, ale też i pogoda taka jakaś dziś, że nawet kawa średnio działała. No, a u mnie było ładnie i fajnie. Paju, to mogą ci moją gramę Romę podesłać. O kurczę, ja przepłukujesz wodą po kawie jak pijesz? Nie, ja nie robię przerwy, ja po prostu wypijam tą podwójną espresso i od razu mielę drugą, wypijam i popijam kolą. Słuchajcie, 3 minuty przerwy, ja chwilę odetchnę, skonstruuję tutaj, właśnie za pamięci, jeszcze zanim 3 minuty przerwy, to podłączmy wężyk, żebym nie zapomniał, jeden i drugi, czyli ten spustowy tu w środku, bo bym zapomniał i zalał ekspres. Ten, który idzie z dołu zaworu ceramicznego. Podpinamy. Jak nie mamy sobie jak tutaj poradzić, to można sobie ten wężyk kombinerkami naciągnąć. To jest... O, ta. Naciągnął. Czekajcie. No proszę cię, wejdź. Tutaj jest taka trochę ginekologia, słuchajcie. No co poradzisz? O, wchodzi. Nie przetrzyjcie go, bo będzie przeciekał, a to jest spust. Wszedł, był, mam nadzieję. No i drugi wchodzi tu. O, łaś, chłopaku. Dobra, mamy te 2 wężyki. Na powietrzacz może sobie tak wisieć.
Chwila przerwy. Grzesiek. Mnie nie budzi budzik. Ja się sam budzę o 5. Pół do 5. W weekend tam nawet o 4 wstaję czasami. 3 minuty przerwy. I co? I zaraz wracam. Przygotuję przy okazji instalację wodną tutaj do tego ekspresu. Zaraz wracam. Wiem, nie słyszeliście mnie, jestem. Już wszystko ogarnięte. Jeszcze tylko trzeba przepływomierz podłączyć i czata zobaczyć. Dobra. Co tam pisaliście? To zapewne do cudownego serwisu. Jakub, nie trzeba łazić. Nie trzeba łazić. Zazwyczaj tak było, dzisiaj masakra. Jak się człowiek napatrzy na Facebook, na te brudne ekspresy, teraz strach w robocie podchodzi do któregoś. Pokażę wam, jak skończymy z tym, czyli... Uruchomimy go, mam nadzieję. Pokażę wam, bo mam zrobiony ten ekspres, którego zdjęcia dzisiaj wysyłałem na Facebooku dla tych, co są na grupie.
Mam też, słuchajcie, Jure X8. Stoi. Pokażę wam też może. Dobra, zróbmy ten ekspres, to wam pokażę takie dwa fajne przypadki. Jure X8, dwie grzałki do wymiany. Musimy zdjąć jeszcze tył. Because wypiąłem przepływomierz. Nie szarpcie nigdy za ten wężyk tu, bo wam się wypnie albo pęknie. Nie ma w tatce wody, nie martwcie się, że przewracam z tacką. Szybkie odpięcie tyłu. Ja tu tylko uchylam, bo ja muszę tylko wpiąć przepływomierz, zaraz wam pokażę. Chodziło o to, żeby go tu wpiąć. Tekturka na bok. Tu już mam przygotowaną instalację, tylko teraz ważne, wytrzyjmy sobie tu. Żeby tu nie było rzeźni. No i zobaczmy. To teraz zrobimy szybką ankietę, zanim ja wypiję kawę. Nie spadaj, chłopaku. Rozpocznij ankietę. Fajnie, jakbym jeszcze coś pisał. Zadaj pytanie. Dwa pytania. Strzelamy z ankiety. Słucham odpowiedzi. Ja sobie tutaj... Wszystko mi spada. Gdzie jest mój wężyk? Tu leży mój wężyk. O! Aleście wystartowali. Ja bym nie był taki pewny. Bez sensu, ten wężyk jest... On jest za krótki. Kurczę, gdzieś zhandlowałem, słuchajcie, mój najlepszy wężyk. Nie no, ten się nie nada. A, chodź ty tu. I se wypiął. Czekajcie, ten wężyk się nie nada. Ten wężyk się nie nada. A gdzie jest wężyk, który się nada? Tu jest wężyk, który się nada. Ty idziesz tak. Czyli ty idziesz tu. Myślisz, Grzesiek, że 99% sukcesu, to masz duże zaufanie do tego. Bo nic nie byliśmy, słuchajcie, w stanie sprawdzić w tym ekspresie Słod MZ. Na rozwój, aby ci się wiodło z tym serwisem. Dziękuję. Serwis to się wiedzie jako tako, słuchaj, bo serwis to już jest od lat. Ale dziękuję. Za dobre słowo, za miłe słowo, za dobre słowa. Jak tam zwał, tak zwał. Tutaj ten drugi wężyk to też jest kurna rzeźnia taka czarna, ale no zobaczmy. Generalnie to powinno się to wszystko najpierw wyczyścić, zanim się odpali. No ale to będzie trwało. Słuchajcie, przegląd tego ekspresu to będzie jeszcze długa droga. O, o to mnie chodziło, panie kochany. O. Bo, no widzicie, no tak jak spojrzałem, tam ten wężyk do pompy wygląda dokładnie tak samo. Co prawda jest czerwony, więc trochę mniej widać. Ale wygląda tak samo. O, 11% we mnie nie wierzy, a właściwie w ten ekspres, bo tu, tu słuchajcie, tu nie głosujecie na to, czy wierzycie we mnie, tylko tak naprawdę, czy wierzycie w ten ekspres. No bo zawór ceramiczny został wymieniony zgodnie ze sztuką. Pomijając, że stary połamałem, ale to i tak jest śmieć. 3% repres. Zdrawim Kofi Kołzelnika. Ahoj! Ahoj! Kolegę z Czech mamy. tak, wyleweczka. Tu sobie dołożę. Odpowiadajcie jeszcze, a ja w tym czasie, słuchajcie, chcę wam pokazać, jak wygląda zawór ceramiczny od środka. A żeby wam to pokazać, to trzeba go rozkręcić. Muchy są. Muchy ekspresuchy już przyleciały. No właśnie, Grzesiek Topik dobrze pisze. Tu jest pół na pół, bo tak naprawdę ekspres pokazywał, nie przechodził procedury startowej, kręcił zaworem ceramicznym, gdzie pewnie jest zalany ten mikroswitch, zaraz zobaczymy. Kręcił tym zaworem ceramicznym i ponieważ nie przechodził tutaj testu ten sprzęt, no to wywalał błąd. Może się zaraz okazać, że nie działa grzałka, może się okazać, że nie działa pompa, może się okazać, że no elektronika najmniej zakładam, że jest uszkodzona, no bo jakoś to startowało.
Tu wszystko może się wydarzyć, słuchajcie. To wy tam jeszcze się ankietujcie. O, to ty czeski znasz? To mnie teraz zaskoczyłeś, chłopie. A my to rozkręćmy. I pokaż, kotku, co masz w środku. Będzie powódź. Oby nie było. Bum! Zawsze się zastanawiam, słuchajcie, bo to się prędzej czy później zdarzy, że ten stream zgaśnie. Ja tutaj cały czas intensywnie myślę i na razie na myśleniu się, słuchajcie, kończy o jakichś UPS-ie do internetu, tam do routera i o UPS-ie tutaj nawet nie tyle do ekspresu, żeby ten komputer i ta kamera przetrwała strzał prądowy. O! No i tu macie, słuchajcie, tak wygląda. Wyżej, panie. Chcę wam pokazać, jak to jest zbudowane i dlaczego tego się... Wyżej czy niżej? Kurczę, ja się nigdy nie połapię. Okej. Okay. Teraz to ja tak siedzę, wiecie, jakbym był za mały. I tak o, jak dzieci przy stole, nie? Teraz wam pokażę. Słuchajcie, tu są trzy sprężynki. Czekajcie, ja to złożę. No tu jest jakby część mechaniczna zaworu, tak? Silnik, wiadomo, kręci nam tą zębatką i tyle. A tu jest zawór. Tu, tą zębatką kręci silnik, obracając tutaj te elementy. Wyciek jest, żeby wam to jeszcze zobrazować, bo tu nie ma uszczelnień, słuchajcie, w tych plastikach. To jest jedyne uszczelnienie i to jest zawór ceramiczny. To są jego talerze ceramiczne. To się wiecie, jak już rozłożycie to potem, jak nie wiecie jak. On nawet nie wygląda, słuchajcie, źle, zobaczcie. I to jest taka konstrukcja. Tu jest kolejny talerzyk. No, czekajcie, na dłoni wam to pokażę. Teraz jest zdecydowanie za widno, bo przybliżyłem wszystko do lampy, więc ja odjadę z biurkiem. To są elementy zaworu ceramicznego. Tu wchodzi woda. No i widzicie. To jest cały zawór ceramiczny. To jest syf smaru, ale woda lała się tu. Nie jest to na tyle droga część, żeby ją naprawiać. Jeden po drugim się ślizga i w ten sposób się uszczelnia. Tak, tylko jak one już są w jakiś tam sposób wytarte. Najczęstszą przyczyną usterki zawodu ceramicznego. Kiedyś tak ten aparat załatwię, ja to wiem. Hans Kloss. Żałuję, że oddałem moje stare, poczciwe DeLonghi Magnifica SM-300 do gabarytów wystawianych pod dom. Gdybym wtedy wiedział, że istnieje taki fachowiec, to los potoczyłby się inaczej. No, SM-300 to jest kawał sprzętu. No. Życie. Ale dziękuję. Powiem ci, Artur, że ja generalnie kiedyś próbowałem te zawory rozbierać, czyścić, składać. Nie dość, że to jest zabawa czasochłonna, to nigdy to nie pomogło. Zawsze się lało z tych zaworów. Jeśli ktoś miał do czynienia z tymi zaworami, że mu się udało to rozebrać, wyczyścić, złożyć i to było szczelne, i to jeszcze pamiętajcie, to nie to, że było szczelne teraz i do drzwi, tylko przez 3 czy miesiące czy 6 miesięcy, to już zależy, kto ile daje gwarancji, czy było szczelne. Odpalamy. Jak ankieta? 88% was we mnie wierzy. 12% was we mnie nie wierzy. Oczywiście się śmieje. Którzy to te 12%? Proszę się tu zgłaszać. Kto nie wierzy? Z imienia, z nika, z ksywki. Z dripera ta kawa cię zabije prawdopodobnie. Nie wiem, o czym piszecie, ale podoba mi się to ma to twój komentarz. Po raz ostatni Coffee Doctor zawleczka z tyłu. Co? Ale że co? Ale o co chodzi? Artur, o co chodzi? Tu siedzi. Zaparzacz włożony. Aż założę pokrywkę.
Serwisancie żywy. Dobra, kończymy ankietę. 89% we mnie wierzy, 56%. Dobra, jeszcze widzę, głosujecie. To przetnijmy tą ankietę. Ja, ty jesteś, chłopaku, która jest godzina? 8 już prawie. Checklista. Zawsze ją robię 2-3 razy. Dobra, słuchajcie. Co ma być, to będzie. Jaką zawleczkę? O czym by? Ale jaka zawleczka tu mogła wypaść? A wypadła rzeczywiście. No ale co to jest za zawleczka? W tym ekspresie nie ma takich zawleczek. Czyli ktoś był w tym ekspresie. Ale dobrze, że zwróciliście uwagę. Tylko, mówmy po polsku. W tym ekspresie... Czekajcie. Wyłączamy z prądu, bo zawleczka jest w tym ekspresie. Teraz mi się przypomniało. Zawleczka jest w tym ekspresie. Tu. Przy czujniku. No ale ona tam jest, słuchajcie. Nie wiem, czy widzicie. Przybliżę jeszcze. Wejdę z światłem do środka. Słuchajcie, wejdę z światłem do środka. Widzicie? Ona tam jest. O. Zaczepiłem o nią teraz śrubokręt. Drugiej zawleczki. Ja nie kojarzę, żeby tu jeszcze coś było na zawleczkę. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Czy to się rozjaśniło? Tak. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. No właśnie, ta zawleczka wypadła z ekspresu, jak sami zauważyliście gdzieś tu z tyłu. Tylko tak. Dół grzałki jest skręcany na cyban, taki na śrubkę. Prawda, Grzesiek? Ale kto zna konstrukcję Siemensa? Tu nie ma więcej zawleczek. Jest zawleczka tu, na czujniku temperatury u góry grzałki. To ona jest właściwie tak na tej końcówce grzałki wkładanej. Idźmy po kolei. Przepływomierz to wiadomo, na wciski. Pompa na cybancie. Chyba, że ktoś przeróbkę jakąś robił. Nie, dół grzałki też jest na cybancie. Wszystko tam jest ok. Dolny czujnik NTC, czujnik temperatury jest na zacisku, na grzałce, na takiej wsuwce. Nie ma tu więcej zawleczek. Tu jest jedna zawleczka w całym ekspresie. Może komuś wpadła. Wiecie co? To ja jeszcze... Teraz jest... Nie powiem wam, gdzie jest teraz zawleczka. Wiecie, gdzie teraz jest zawleczka? Tam na dnie leży. Bo mi wpadła. Niech tam leży. Nie pociągnie jej, mam nadzieję. Dobra. Jak to napisał Grzesiek? Pójdzie ciśnienie, to się dowiemy, gdzie była zawleczka. Taka prawda. Przewody białe z czerwonym zamienione miejscami na zaworze ceramicznym. Później okazał się, że uszkodzony zawór ceramiczny, urwany napęd talerzy ceramicznych. Później ciąg dalszy, zawór zwrotny z grzybkiem wstawiony z innego modelu. No to widzę, że nie wiem tam, Piotr, o czym opisujesz, ale... Jakąś rzeźbę opisujesz. Słuchajcie, pamiętajcie, że zawsze jak stream by zgasł, to znaczy, że coś popieprzyłem. Zawsze się boję tego momentu, ale dobra, jak to mawiają wszyscy serwisanci, 3, 2, 1, go! Wy jeszcze nie wiecie, ale ja już wiem. Dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Na razie jesteśmy po pierwszym etapie sukcesu. Nie muszę zasłaniać w tej chwili elektroniki, chociaż jest to dobry pomysł. Ale ja tego nie robię. Bo właściwie muszę to zrobić, bo wtedy sobie postawię na tym. To tak tymczasowo ją oczywiście zasłonimy. Najlepiej dobrą stroną. Tu raczej nie ma prawa nic chlapnąć, ale dobrze piszesz. Nie przejmujcie się, że teraz te przewody nie są ułożone. To bardziej chodzi o to, żeby... No trzymaj się. Zróbmy tak. To na razie na bok. To sobie tu przyciśnijmy. Będzie jedno załatwiać drugi temat, tylko wężyk uratujmy. Zawleczka jest na miejscu, czyli w zbiorniku. Bo...
Trzeba oszusta przynieść, a oszust jest w zasięgu ręki. Geneza tej izolacji na tych magnesach, magnesach skradzionych z ekspresu Expobar, bo tam są takie magnetyzery na wężykach wody, jest taka, że jak magnesik nie był oklejony w izolacji, to kiedyś mi spadł na elektronikę w jakimś tam ekspresie, nie pamiętam, no i przewodzi prąd. Skutków sobie możecie... Skutki możecie sobie wyobrazić. To widzicie. Szklankę widzicie. Ja tu patrzę, czy tu nic się nie dzieje. Ręka na pulsie. No to jest normalne. Przepływomierz jest pusty. Wszystko bulgocze. Nic tu złego na razie się nie dzieje. Dolej wody niegazowanej. Dajmy mu szansę jeszcze raz. Słuchajcie, długi wężyk dopływowy w przepływomierzu pusto. Można mu trochę pomóc. Słyszycie dźwięk? Można mu trochę pomóc, bo nie dość, nie wiem, czy są wężyki niepozapychane, czy przepływomierza w sumie nie otworzyłem, to mój błąd, ale trochę tej wody pociągnął. Pamiętajcie, że jak taki długi wężyk kładziecie, no to on jest pełen powietrza. Ale ważne, że wykrywa i pięknie chodzi ten zawór ceramiczny, no jest nowy. Pomożemy mu trochę, bez przesady, żeby nie zestrzeliło wężyków. To chyba woda. Odkamienianie. No chciałbym, żebyście widzieli, ale poczekajcie, odpowietrzę go. Gorąca woda, start. Dobra, mamy odpowietrzony. Wody co prawda nie ujrzałem, bo dopiero teraz startuję. Widzicie? Leje się jedną dziurką, ale to nie róbmy scen. Słuchajcie. Kto to tam pisał, że nie wierzy? Niech ja sobie przypomnę. Temat zawleczka. Rafał Dudziak. Nie wierzę, że wystartuje. Wystartował. O, Mariusz dobrze pisze, bo ja tak naprawiam ekspresy. Jak leżało, otwierałeś tył. No tak, tak. No wiem, że wypadła ta zawleczka tam z tyłu. Tak, to ma to. Temat zawleczka, tak. Czytam o tym, tylko... No ta, tu nie ma drugiej zawleczki. Słuchajcie, no... Bo już się zgubiłem. Temat zawleczki zamykamy. W tym ekspresie jest jedna zawleczka. Jeśli się mylę, napiszcie. Ponieważ tu się nic nie leje, a przynajmniej tak mi się wydaje, to odwrócę ten ekspres do was. Poprawię magnesik. Mam tutaj... Mogło tak być, Piotrze, tak jak piszesz. O, widzicie, Piotr dobrze pisze. Mógł też wymieniać grzałkę przede mną. Jak, bo wiecie, no ten ekspres nie jest pierwszy raz rozbierany, jak widać. I spadła komuś zawleczka z czujnika temperatury. Nie znalazł, to zostawił. Tylko to są bardzo niebezpieczne, słuchajcie, sytuacje. Bo zawleczka, która teraz pływa tutaj w zbiorniku, jest metalowa, przewodzi prąd. Jakby ta zawleczka wpadła na elektronikę, a mogła, bo to wiecie, te zawleczki generalnie jak na przykład wyciągacie i wam strzeli, to potrafią leżeć 10 metrów dalej. Nigdy tam, gdzie wam myślicie, że wypadła. I takie pierdoły robią zwarcie i psują ekspres. No i wy się pewnie nigdy nie dowiecie, że to w takim serwisie zepsuło się z powodu zawleczki, tylko powiedzą wam, że elektronikę szlak trafił. No ale to już nie prowadźmy dochodzeń. Chodzi o to, mnie jak gdzieś wpadnie zawleczka do ekspresu, to choćbym miał 2 godziny szukać, to dopóki tej zawleczki nie znajdę, to poszukam, no bo spalę ekspres. Nie pokazuję, Piotrze, tych trybów serwisowych na live'ie. Już ci mówię, bo Piotr mówi, pokaż tryb serwisowy. Już ci mówię, dlaczego. Bo potem ludzie wchodzą w ten tryb i mącą sobie w ekspresach. Nie, nie.
Kiedyś możemy zrobić live'a takiego stricte pod tym tytułem i wtedy ma to sens. Tym bardziej, że zabij mnie, nie pamiętam jak się w niego wchodzi. Nie, wiesz co, Piotrze, to tak ci powiem szczerze, że ja już parę rzeczy, czy na filmie, czy komuś powiedziałem, to się źle kończy dla użytkowników ekspresów takie rzeczy pokazywać. Poszukuję rurki. Bo jak spieni mleko tak z palca, to będę w szoku. Sam wiesz, Piotrze, że to coś pokażesz, a potem jeszcze będzie na ciebie. Jak ktoś sobie we własnym zakresie znajdzie, a nie jest to przecież trudne znaleźć, jak wejść do trybu serwisowego Siemensa, to niech sobie dłubie. Jak spieni mleko, zamykam ankietę. 86% wierzyło, że ekspres ruszy, 14% nie. Wyniki się pojawią teraz, mam nadzieję. Miałem dzisiaj taki ekspres firmowy, Saeco Royal, ten nowszy. Wszystko było pokręcone w tym ekspresie. Tam macie w Saeco Royalach, w Saeco Aulikach macie dwie regulacje. Jedna to jest standardowa, ta tak jak tu u góry, miałkości mielenia, grubości. A druga jeszcze w Saeco Aulice Royalu macie możliwość ustalenia ilości tej kawy tak, no, fizycznie, czy ma być jej 10 gram, 12. Tylko oczywiście to jest taka regulacja płynna. Wszystko poprzekręcane. W środku ekspresu kilo kawy namielonej, bo oczywiście na grubość mielenia na maksa, na ilość na maksa, więc przesypywało. No ale to w firmach jest normalne. Generalnie ludzie mają tak, że jak można czymś pokręcić, to ktoś na pewno tym pokręci. Mleko. Pianka. Nie ciepłe mleko. Pianka mleczna. Jak myślicie? Nie ma wody. Popraw ten pojemnik z wodą i płynem. Co ty, człowieku? Ja jestem delikatny. Co ty mnie nie znasz, Daniel? Muszę zrobić oszustwo. Jeden kontaktron tylko musi złapać magnes. Nie mamy to chyba? Pianka? Go! No ciekaw jestem. Daniel, przecież ja jestem słynny z delikatności. Nic niczym nie strącam łokciami, nie uderzam się w ten tutaj pipek. Trzeba to przepchać, ale... To jest piana. No słuchajcie. Odpukać w niemalowane. Kolejny live zakończony sukcesem będzie. Jeszcze jedna kluczowa rzecz, słuchajcie. Kawa! Istotna funkcja ekspresu, czy robi kawę. Zróbmy jakąś małą, bo tej wody znowu... i tak muszę oszukać i tak. Macie jakiś patent, powiedzcie, albo ty, Piotrze, jakiś patent na to, żeby tutaj coś położyć takiego, co złapie tylko ten górny kontaktron, bo mnie szlak trafia za każdym razem, jak mam testować Siemensa bez obudowy. Kto ma pomysł? 13% ludzi małej wiary. No, to bardziej w zimę... No, słuchajcie. Zabór ceramiczny plus robocizna. No, tu tej robocizny będzie trochę, bo wszystkie te wężyki wyglądają tak, więc to trzeba wszystko powymieniać albo poczyścić. Myślę, że poczyścić, bo ten wężyk nie jest zły. Jeśli nie będzie trzymał, będziemy wymieniać. No, ale dobra, jeszcze do pełnego sukcesu brakuje zrobienia kawy. Oczywiście odkamienienie, bo widzicie, on tu pokazuje odkamień mnie za 15 kaw. Także... Salclina mu trzeba zrobić. Pozdro dla kumatych. Salclina mu musimy jeszcze zrobić. No pokaż, że już. O! Nie bardzo łagodna. Ja tylko na ekstra super mocnej testuję. Double shot? Nie no, double shot niekoniecznie, ale dawaj. Eż ty kurna. W niej magnesik mam zamontowany otwór w niej wywiercony i okrągły zamontowany. O Boże, co? Artur, no jeszcze nie było live zakończonego fajlem i w tej chwili, ponieważ tam robię, nie patrząc, powinien mnie prąd pieprznąć. No nie było. To prawda. A słuchajcie, ze kronikarskiego obowiązku. Udało mi się w Philipsie Latego, bo potem zapomnę wam o tym powiedzieć. Ła! Udało mi się w Philipsie Latego zregenerować zawór spustowy. Nie wymieniałem.
Rzeczywiście był jakiś paproch, ale to pierwszy taki przypadek. Wyczyściłem i działa. Arek W., masz lepsze statystyki niż wielki elektronik. No kurna. Wątpiliście? Nie no, wiecie, skomplikowanie napraw Szymona i moich trochę się różni. Słuchajcie, no wylewka to jest zakitowana, wiadomo. Ale ta kawa nawet wygląda nieźle. Dobra, nie męczmy go na tej zakitowanej wylewce, bo to się zaraz gdzieś górą przeleje. To wiadomo, wszystko do czyszczenia, jeszcze trzeba panel frontowy ściągnąć. No ale... będzie pan zadowolony. Jeszcze mu cieknie. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o Siemensa, no to sami widzicie. Wyłączmy go. Że działa. Wymiana zaworu ceramicznego. Teraz dochodzi cały przegląd. Oczywiście to wszystko trzeba wyczyścić. Miał być Szymon Artur na live, ale widocznie coś mu wypadło, bo też próbowałem dzisiaj się z nim skontaktować. Tam jakąś sprawę do niego miałem, ale... słuchaj, on ma dwoje dzieci. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Roboty też mało nie ma. Niech on się tu wypłucze. Grzegorz B., no tak, ja wiem, że można zewrzeć, ale to też robota. Smarowanie gumek w zimę? Zaraz Daniel pokaże. Nie ma, tylko niech on się wyłączy. Dobrze, że się przypomniałeś. Słuchajcie, ja sobie tu trochę w tym czasie porządku zrobię. Śrubki. Zawór ceramiczny. A raczej jego resztki. Do torebuni. Może nie do torebuni, bo ta torebunia nie ma sensu. Tu macie symbol zaworu ceramicznego w norcie. Dla zainteresowanych to stopklatkę sobie można zrobić. Symbol jest tu. Teraz jest za bardzo rozjaśnione. Czekajcie, odjadę z lampą. O! Symbol to jest ten 107426. To jest symbol. 120-15-639. Zawór ceramiczny ekspresu Bosch Siemens. Więc gdyby ktoś chciał zamówić, ale to zawsze sobie dopasowujcie do konkretnego modelu, chociaż do EQ6 to praktycznie wszystkich jest ten. Słuchajcie, robimy porządki. Sprężynka zginęła, ale chyba nikomu do szczęścia nie będzie już potrzebna. Ekspres wyłączony. Z prądu gościa. No tu oczywiście jeszcze, żeby nie zapomnieć o sprężynce na wężyk. Stary na powietrzacz śmieć. Wszystkie te... pytacie, właśnie to jeszcze powtórzę, bo ludzie pytają, czemu zawór ceramiczny się nazywa ceramiczny. Te wszystkie elementy są z ceramiki, słychać, że to nie jest plastik, prawda? Śmieć. Porządek musi być. Chcesz zobaczyć, gdzie się smaruje za... Daniel, gdzie się smaruje zaparzacz. Przede wszystkim... no tu się będzie z niego lało, bo on też jeszcze pewnie sitko do wymiany. Smaruj sobie ten o-ring dookoła. Tu masz zdejmowaną taką osłonkę. Podjadę wyżej, żebyś widział. Zdejmowana osłonka, ją tu się podważa. No widać, tu już nie było zajrzane, no bo nie zdejmowana była ta osłonka, więc jest mały syfek. Smarujesz ten o-ring, tylko to nie chodzi o zapaćkanie tego smarem. Żeby sobie umyć zaparzacz, ściągasz sobie tą gumę, bo pod nią zawsze jest pełno kawy, jeszcze jest za nisko. Tą gumę sobie myjesz, tu sobie czyścisz, tu ktoś zaglądał, widać. Ten o-ring można sobie wymieniać, to jest wszystko do dostania, ten główny też, tutaj wszystko to będzie wymienione. Więc tą gumę sobie myjesz, to wiadomo sobie, no cały zaparzacz myjesz. I potem tak, ja tego nie czytałem w instrukcji. Ja sobie psikam tu troszeczkę, bo ja używam, wielokrotnie pokazywałem, CX80 do plastiku i gumy, silicone spray. Ale tu smaruję wazeliną te o-ringi. Tu psikam na to miejsce, gdzie są dwa elementy ruchome, czyli tu daję troszeczkę psiknięcie, tu daję troszeczkę psiknięcie. Tu, na te ruchome elementy. I w te kanaliki tutaj, nie wiem czy to będzie widać, poczekaj, przysunę lampę. Tu. W
te kanaliki psikam, ale to są mikro ilości. Tu i on też tam wchodzi w głąb, tam gdzie wjeżdża śrubokręt z jednej, z drugiej strony. Tyle. Tyle psikania. No i oczywiście komorę zaparzacza czyszczę w środku. Słuchajcie, pokażę wam dwie ciekawostki. Tylko zabiorę tego ziemensa stąd. Sukces. Po wyczyszczeniu będzie śmigał jak nowy. No tutaj, słuchajcie, młynek. Tak, to zabierzmy, bo tu zaraz jeszcze zdążę narozrabiać. To nam na razie już niepotrzebne. Wodę zabieram. Węża zabieram. Myszkę z wody zabieram. Widać, że dostałem energii, nie? Bo też nie byłem pewien, słuchajcie, że to odpali. Wręcz się dziwię, że to tak ładnie odpaliło. Smar spożywczy też. Wazelina może być. To nie są żadne specjalistyczne smary. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś, jak się firma Saeco, teraz już chyba nie, ale jak się chwaliła firma Saeco, jak ten ich smar, taki 2 gramy za 50 chyba złotych, co to jest, że to jest chirurgiczny smar jakiś tam. I po co? Żeby tyle kosztował? Chyba tylko po to. Chyba tylko po to. Do O-ringów, elektester, dokładnie. Ale już zaparzacz w tych kanalikach, tych ruchomych, możesz smarować. Ten jest, ten ma certyfikat chyba do kontaktu z żywnością, przynajmniej sporadycznego. Natomiast no nie smarujcie sobie O-ringów trującymi smarami, bo to niezdrowe, słuchajcie. Dobra, pokażę wam tak, pokażę wam ci, co są na grupie na Facebooku, to jeśli nie widzieli, to niech sobie zerkną. Tutaj nie będę tego sprzątał, bo ja się jutro od rana biorę za tego Siemensa. Pokażę wam ten ekspres, który dzisiaj był. Hashtag. Jak dbasz, tak masz. Nigdy mi się, Artur, nie zdarzyło. To się z wyczuciem łapie. Czekaj, bo tu coś ciekawego czytam. Powinno się, Bartek, stosować w rynku do kontaktu z żywnością, do innych rzeczy może być cokolwiek. Dokładnie tak, elektester, dokładnie tak i tak właśnie robię. Tak, no elektester, te zaparzacze się rozbiera jak najbardziej. To wszystko zależy też od tego, co klient sobie życzy. Bo tak jak wielokrotnie wspominam, liczy się, w serwisie płaci się za czas. Paju. Quadranet, nikt się nie pierdzieli z czyszczeniem ekspresu. Jakie miał zacieki, takie wróciły. Najważniejsze jednak, że działa. Ja naprawiałem kiedyś Panasonica, to dopiero egzotyka. Naprawdę? Serwis oddaje brudny ekspres? To ja jestem inaczej, chyba z innej szkoły pochodzę. Ja na przykład, słuchajcie, takie rzeczy jak... To wynika po pierwsze z tego, że nie chcę ludzi trzymać, po drugie też to jest przemyślana decyzja. Przychodzi do mnie ktoś, ma zacięty zaparzacz, próbował wyciągnąć, a wyłączony został na przykład ekspres gniazdka, czy prądu zabrakło w Saeco, no to wiadomo, on się zblokuje. W Saeco, jak wam się ekspres zblokuje, to trzeba jedną śrubkę od sprzęgiełka odkręcić i go wyjąć. Wyciągnąć to sprzęgiełko, przykręcić z powrotem, włożyć wszystkie tacki, włączyć ekspres. Ekspres się przyparkuje sam napędem, jeśli się nic nie zepsuło, żeby włożyć z powrotem zaparzacz. 5 minut roboty. Jeśli ja taki ekspres się nakręciłem, no słuchajcie, zadowolony jestem, że to odpaliło, nie ukrywam. Jeśli taki ekspres przyjmę na serwis, to nie dość, że ja mam w tej chwili miesiąc ponad kolejkę, ten klient będzie czekał, a to jest pierdoła. No jeżeli ja oczywiście zajrzę do tego ekspresu, a tam jest syf, to nie będę tego robił od ręki, bo to trzeba wszystko wyczyścić. Ale jak ja mu odblokuję ten zaparzacz za przysłowiowe piwo, bo to wtedy jest taka usługa, od ręki, a zajmie mi to 2 minuty, półtorej, z czego w moim przypadku minutę będę szukał śrubokręta, to on jest zadowolony. Ja i tak na tym bym nie zarobił kokosu, więc dostałem na browara. Ale klient wychodzi z tym ekspresem i gdzie jest przemyślana decyzja? Tu, że ja tego ekspresu nie muszę umyć. Bo ja wyznaję zasadę, że jeśli już ekspres został przyjęty na serwis, to co ja bym tu nie robił, to go myję i oddaję czysty. Tak mam. No,
No jak można oddać upieprzony ekspres, mimo że on przyszedł upieprzony? To zasada u mnie jest prosta. Jak ekspres dostaje ze spleśniałą kawą teraz od 2 tygodni, ze spleśniałym zaparzaczem, to jest plus 150 zł za czyszczenie, bo ja muszę ten ekspres umyć, zanim zacznę go diagnozować. No taka jest prawda. Ale nie ma takiej opcji, że klient przyniósł brudny ekspres. Ci, co widzieli zdjęcia dzisiaj, proszę, to są zdjęcia tego ekspresu dzisiaj na grupie. A to jest ekspres gotowy do oddania. No, tak wyjeżdża ode mnie ekspres, słuchajcie, tak wyjeżdża ode mnie zaparzacz. I nie ma po prostu innej opcji. Tak sobie kalkuluję ceny usług, żeby no, skalkulować też ten czas potrzebny na mycie. I wbrew pozorom, słuchajcie, to mycie ekspresów to jest gro tego czasu, bo umycie takiego ekspresu na tip-top, jak on jest zasyfiony, a ci, co dzisiaj widzieli na Facebooku, na grupie, to widzieli, w jakim on jest stanie. No to pół godziny, 20 minut przy dobrych obrotach się to myje. To są jakieś już plamy. Ten ekspres jest jakiś taki poprzygrzewany gdzie niegdzie, no ale zobaczcie, no aż miło popatrzeć. No patrzcie, jak się... O, i widzicie, ja mam taką jeszcze fazę, że jak widzę, to będę tu polerował, to ma być igła. Przecież ten ekran to jest w ogóle już poklejony też czymś, no ale błyszczy się. No. Nie powinno tak być elektryczne, że serwis oddaje brudne urządzenie. No właśnie, a Paju pisze, że takie akcje są. Grzesiek topik. To jak u mechanika. Jeden po naprawie silnik wyczyści, a drugi zostawi syf po sobie. Ja miałem Grzesiek tak, że kiedyś, nie od tego mechanika, już mnie ogląda, do którego teraz jeżdżę, jestem bardzo zadowolony, ale miałem takiego mechanika, że wsiadam do samochodu, siedzenie nie wiesz, bo czas, jak no wiadomo, jak ci wyleje olej na siedzenie, to widzisz, ale dotknąłem kierownicy i zanim dojechałem do bramy u tego mechanika, to było 5 metrów, to się wróciłem i mówię, chłopie, ja mam brudne ręce po złapaniu za kierownicę, no. Dla mnie to są takie, no to jest bzdura, no mogę sobie umyć tą kierownicę, ale... No, właściwie nie wiem, co powiedzieć, no. Nie pojechałem już więcej do tego mechanika. Bo on był jeszcze wielce zdziwiony, że ja się przypieprzam, no. Zawsze za czyszczenie można klienta policzyć. Znaczy, Artur, czyszczenie, tak jak zawsze powtarzam, ja nie wymagam od klienta, żeby mi przyniósł czysty ekspres idealnie. On nie musi być nawet w środku umyty z jakichś tam odbarwień od kawy. Ale jak ja widzieliście też na grupie na Facebooku tą białą tackę ostatnio, coście pisali, że ktoś kurczaka z rożna robił i tam sos spłynął. No ludzie, jak można taki ekspres oddać do serwisu? No to tak jak ja bym, nie wiem, za przeproszeniem zadzwonił do hydraulika, że mi się kibel zepsuł, ale nie spuścił wody. Po dwójeczce. No. Wisi wielka kartka i już mi dwóch klientów strzeliło, słuchajcie, focha, że ja powiedziałem, że bo wisi tu wielka kartka dosłownie za monitorem, jest olbrzymia, że ekspresy, przeczytam wam zza kamery. Ekspresy do serwisu dostarczamy czyste. Koszt czyszczenia urządzenia z pleśnią, insektami i starą kawą w nawiasie nie dotyczy ekspresów, których nie ma możliwości wyczyszczenia typu Jura. 150 zł w górę. Dwóch mi klientów już focha strzeliło. No na kogo oni focha, słuchajcie, strzelają? Na to, że syf przynoszą? No to niech strzelają focha. No ja takich klientów nie potrzebuję. Słuchajcie, to... Powtarzałem to na początku na live'ach, jak miałem tą krawcową, która miała napisane ubrania do krawcowej przynosimy czyste. Jak jej zapytałem, to powiedziała, że co druga osoba przynosi, a potrafią z dupy ludzie ściągać spodnie przy niej, no. I majtki. Czy tam, nie wiem, no, spódnice. Mniejsza. Dobra, koniec o tym syfie. Bo się nakręciłem jak reksio na szynkę. Chyba też zależy, jak mocno jest zarąbany taki ekspres. Dlatego u mnie jest napisane 150 zł w górę, bo słuchajcie, no czasami wam... Miałem taki ekspres... Ten jest dobrym przykładem, bo się ładnie doczyścił. No spójrzcie, on jest z każdej strony doczyszczony. No jest... Ten ekspres ma chyba 11 lat. Miewałem takie przypadki i pewnie nieraz będę jeszcze miewał, że otwieracie ten bok, a tu po prostu... Prusaki. No okej, okay, klient może nie mieć świadomości, że ma prusaki, chociaż w to wątpię, jak one już z ekspresu wybiegają, tak? A do czego, Grzesiek? Właśnie ja o tych mykach ultra... Grzesiek topi pisze, ja żałuję, nie kupiłem myki ultradźwiękowej, jak w miarę cenowo przed pandemią były. Do czego byś używał tej myki ultradźwiękowej, jeśli chodzi o ekspresy? Adacho, pozdrawiam serdecznie i czekamy na reakcję z Poksa. Dziękuję, Adacho.
No ale Spoksiu już tu widzę w ogonie. Jacek na trzecim miejscu. Alicja widzę, kurna, już skrobie po pudle. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Wojciech na piątym miejscu. Ale dziękuję wam wszystkim, słuchajcie, bo to już... Już jesteśmy, bo trwają burza mózgów tutaj z Chrisem, który bywa też u Szymona, Chris Cross. Burza mózgów, tu się koncepcje, jeśli chodzi o aparat, zmieniają. No wiecie, no to wiecie, jak się wybiera coś, na czym się nie ma pojęcia i ma się 15 doradców, którzy bardzo dziękuję, bo to wiecie, no to ci ludzie mi doradzają z szczerą chęcią pomocy i to są ludzie, którzy coś tam na ten temat wiedzą. No koncepcja się zmienia, ale generalnie ma być studio z ładnym tłem, ma być drugi aparat. Będzie tylko lepiej, słuchajcie. Ma być porządne światło, chociaż to też jest, wydaje mi się, dzisiaj niezłe. Nie powinno się oddawać w słot MZ. Nie powinno się oddać brudnych i zanieczyszczonych aut ekspresów. Tak. Bera Life, nie, jak nówka, czekaj, Bera, no dlatego... Mocno zajmowany ekspresów, dlatego serwis ma w dupie. Był czysty, bo dbam, ale były zacieki po wyciekach, jakie mu się przytrafiły i taki dostałem z zaciekami. No, to też, Paju, to też pytanie, bo nie wszystko się da doczyścić, słuchaj. No, jak już są, jak którędyś płynie woda z kawą, czy z kamieniem, bo to normalne w wodzie są rozpuszczone minerały, jak ona długo którędyś płynie, to niektórych zacieków nie doczyścisz. Tu akurat takich jakichś bardzo widocznych nie ma. Ale czy na tackach? Tu jest jakiś ekran zarysowany. Tu od góry nie pokażę wam albo coś gorącego było dotknięte, albo żrącego. No pewnych rzeczy się nie da doczyścić. Tu są takie wżery. No słuchajcie, nikt też nie będzie, jeżeli wy nie dbacie. No tutaj to nie jest ten przykład, nie? Bo tutaj to całkiem dobrze wygląda. Ale jeśli wy nie dbacie przez 3 lata, zostawiacie wodę w tacce, która wysycha, to też nikt w serwisie nie będzie wam tego skrobał. No bo... No mogę. Tylko to będzie trwało 3 godziny. Dobra, koniec marudzenia. Jeszcze wam jeden ekspres pokażę. Bo to jest wybuch dobry. Pokażę wam ten ekspres, powiem wam, co tu się wydarzyło i kończymy. O Boże! Żeby nie było takie coś. Lekkie nie jest. Jakub Zimnowocki, tak, doczyściłem ten ekspres Meglio odtłuszczaczem, ale do złogów kawy używam proszku kafizy do czyszczenia ekspresów, tylko z tym proszkiem trzeba uważać, bo on bieli po dłuższym czasie plastik. Trzeba to czasowo dobrze rozgrywać. No, są takie triki. Oto, proszę państwa, maleńki ekspres Jura X8. Nie pokażę wam z niego naprawy na live, nie zrobię z niego filmu, bo tu jest zło wcielone w tym ekspresie. Fajna landara, dokładnie, Artur. Libik, niestety PayPala jeszcze nie uruchomiłem. Na razie jest tylko Tipli, więc jeśli chcesz, to się wstrzymaj chwilę, ja muszę to rozgryźć po prostu. Ale bardzo ci dziękuję za chęć. Na razie jest tylko Blik, tam chyba karta. Także jak używasz PayPala, to obserwuj. Pewnie to uruchomię jakoś, to też brak czasu, ale mówię, dziękuję za chęć. Fajna landara, prawda? Ten ekspres był u mnie z rok temu. Miał wymieniany tutaj ten grzybek, czyli ten zawór. Miał wymienianą membranę. Miał wymieniane wszystkie uszczelki. No i... z UK. Ok, poko, pozdrawiam. I tu się wydarzyła taka rzecz, że prawdopodobnie czy wadliwa była uszczelka, czy tu coś na grzałce pękło, bo to w tej chwili to ciężko już tutaj rozgryźć. Ale spójrzcie, jak wygląda. Ja nie mogłem ściągnąć w ogóle tej końcówki. Ja nie mogłem w ogóle ściągnąć tej końcówki, tej złączki, stąd. No tu już bardziej zbliżyć nie mogę, ale widać, że tu coś tu się wydarzyło. Raczej nie sądzę, żeby to była wina uszczelki. Spróbujmy ją stąd wyjąć. Bo nawet jeszcze nie próbowałem, ja to rozebrałem i wstępną wycenę wysłałem tego ekspresu. Tu nawet... O. To wygląda, że to nie jest wina uszczelki. Czekajcie. Tylko, że coś się na grzałce wydarzyło, bo... Spójrzcie na dolną grzałkę. Albo tu coś klient nie odkamieniał, no ciężko mi powiedzieć. Dwie grzałki, tak, słod.
To jest Jura X8 za dobre pieniądze. Ale spójrzcie tu. Widać, że tu się lało, bo tu już są pewne rzeczy podrdzewiałe. Ale tu, ja może jeszcze zdejmę tą złączkę, żeby było lepiej widać. No obie te grzałki są do wymiany. Wszystkie te złączki oczywiście tutaj plastikowe są do wymiany. Tylko gdzie ja mam śrubki od tego ekspresu, żebym ja tutaj nie pomieszał. Ale tu przeżarło grzałkę. Co mogło być efektem? Na przykład, bo tu słuchajcie, to już prowadzę teraz. Siema szwagier, siema Szymon. Pozdrowienia do Opola. Tak, powoli kończę, no bo... pół do dziewiątej. Tu jest już wyciek. Zeżarło tą grzałkę. To można na przykład, ja was też często właśnie ostrzegam, spowodować zbyt dużym stężeniem odkamieniacza. Może to być spowodowane brakiem odkamieniania. No tu jest rzeźnia, słuchajcie. Obie te grzałki do wymiany, bo tu się leje, one działają, ale się leje. Przez to, że działają, to obstawiam, że te czujniki ocalały temperatury. No wszystkie te złączki, te trójniki, mimo że z tych trójników się nie leje, to do wymiany. Tu mogło też być tak, że z tej grzałki zaczęło się lać i popłynęło na to i ją wyżarło. No dochodzenie, słuchajcie. Piękna maszyna. Czy na pompie Cisco jest... to jest Cisco? Czy na tej pompie jest data? Zaraz wam powiem, bo to takie małe cyferki, że ja tu nic nie widzę. Nie widzę. Nie powiem wam, jaka jest data produkcji tego ekspresu. No i słuchajcie, chyba tym miłym akcentem zakończymy, bo ja jeszcze tu muszę ogarnąć. Ostatnie 5 minut, jak macie jakieś pytania, to słucham. Bogu wymyty i świeżo nasmarowany, ale po co miałem czyścić ślady wycieków? Zrobiłem zdjęcia i zaznaczyłem, gdzie leci woda i zostawiłem te ślady po wyciekach. Okej, okay, fajna Landara, to już czytałem. Aż... co to jest? On jest większy od ciebie. Czekajcie, bo on też jest z tych lekkich, nie? Co to jest? To jest, moi mili, Jura X8. To jest już biurowa maszyna. Kombajn wielki. Starszy model, nie powiem wam ile ma lat, ale no widać, że jest już zmaltretowany. No jeśli klient się zdecyduje na wymianę tych grzałek, to działamy. Ta grzałka to jak turbina wygląda. No takie ma Jura grzałki, małe. Złotem zetnie, chciałbym za to płacić. Części do Jury są drogie jak smog, prawda? Opole pozdrawia Wawę, co tam dzisiaj napsułeś? O, obejrzyj sobie, szwagier, obejrzyj sobie zapis live'a, który się pojawi po live'ie, bo... no znowu sukces, kurczę. Muszę się pochwalić. Siemens EQ6, bardzo popularny model, wymiana zaworu ceramicznego, który gdzieś tam w częściach leży. Artur, byłby fajny filmik z naprawy. Nie byłby fajny, Artur, bo tak naprawdę poza wyczyszczeniem wszystkich wężyków, odkamienieniem tego ekspresu, to Artur, wymieniamy tą grzałkę, wszystkie te złączki, no tu czyścimy wężyki, bo są czarne. Po temacie. Nie ma tu co grzebać. Zauważcie, nie wiem czy widzicie, że ten ekspres ma dwa zawory ceramiczne. Tu jest jeden. No nie będę teraz tego rozkręcał. Tam widać drugi, słuchajcie, pokażę wam. O. Trochę tu na świetle. O, tu macie głowicę jednego. Tam macie, widać, czarną głowicę drugiego. To jest skomplikowana maszyna. Ja nie lubię tych ekspresów naprawiać. Zresztą to jest jeden chyba z dwóch, które do mnie w ogóle trafiają. Grzałki się wysypują, panie! No i tyle. Arek W, pozdrawiam z Gdańska. Pozdrawiam. Ostatnio miałem to samo, Chris Babe. Ostatnio miałem to samo, pękła grzałka za tym kołnierzem. Tutaj te grzałki lubią pękać. Przekonałeś mnie, będzie oglądane. No, Szymon, szwagier. Zdarzyło się tak, że nowe części były uszkodzone, Grzegorz? Zdarzyło się. Miałem grzałki do DeLonghi uszkodzone, przeciekające tutaj. Mówiłem o tym na filmie? Nie? Przepraszam, w środę będę mówił o tym na filmie. Gubię się czasowo. Ze dwa razy miałem grzałkę, zdarzały się, no różne części się zdarzały uszkodzone. Nie jest to częste, ale się zdarzało. Często ludzie, Piotr, mylą tabletki czyszczące z odkamieniającymi. Ze dwie czy trzy już Niwony w tym roku robiłem takie, że ktoś pomylił. Mylą. I ja zawsze namawiam, mimo że są tabletki do odkamieniania ludzi, żeby kupowali sobie płyny do odkamieniania.
A do czyszczenia tabletki, zresztą nie ma innej opcji niż tabletki do czyszczenia, no bo nie wlejecie płynu do zaparzacza właśnie po to, żeby nie pomylić. I to większość ludzi reaguje, że my nie pomylimy, ale można pomylić. Wierzcie mi, można pomylić. Ja to wiem najlepiej, że można pomylić. Tak, Piotr, kafiza leci przez grzałki i przez zawory ceramiczne w niwonach. Bogusław Dybka, można u Ciebie kupić jakiś ekspres? Nie. Będzie można, właśnie, powtórzę to jeszcze dla tych, którzy nie byli. Słuchajcie, prawdopodobnie, ponieważ miało to być w ciągu 2 tygodni, ale ja mam 1 października urodziny, zapraszam Was na urodzinowy live 2 października. Mam nadzieję, wszystko zależy jak się potoczy 1 października. Na 99%, ale to oczywiście całe info, to już kończąc live'a. Całe info podam Wam odpowiednio wcześniej na socialach, także obserwujcie, nie powiem na jakich na razie. Będzie możliwość kupienia ode mnie ekspresu i to będzie albo Melita, albo DeLonghi, ale takie z wyższej półki, ze średniej powiedzmy półki, kupienia ekspresu po kosztach naprawy. I to ja daję usługę gratis. Będzie trzeba zapłacić za użyte do tej naprawy części, a ekspres ten będziemy naprawiać na tym urodzinowym live'ie. Jakie będą kryteria, co będzie trzeba zrobić, żeby ten ekspres móc kupić w tej cenie, a to może być, wiecie, słuchajcie, to może być 300, to może być 500 zł, myślę, że nie więcej. Ten ekspres będzie z moją gwarancją. Cholero, ty jedna. Wszystkie szczegóły, jak go zdobyć, jakie kryteria spełnić, będą jeszcze podane wkrótce. Na pewno trzeba będzie być subskrybentem, na pewno trzeba będzie napisać jakiś komentarz i tu jeszcze się nie zastanawiałem. Ale myślę, że fajna opcja, także obserwujcie, subskrybujcie, łapkę w górę, kanał Coffee Doctor. No i co? Skończy się tak jak po gdyńskim koncercie, Artur? Nie, ja nie obchodzę urodzin, tak wiesz, imprezowo. Nie. A gdyński koncert to bardziej nie, to dla wyjaśnienia, bo Artur tutaj nawiązuje, że miał być live po moim powrocie z Armina Van Burena. Ten live by się nie udał. Ja byłem tak padnięty, że mnie to po prostu odcięło w domu. I kto ze mną był, czyli Daniel i Alicja, jeśli jeszcze tu są, to potwierdzą, że to myśmy wyjechali chyba, oni wyjechali wcześniej. W Warszawie byli po mnie koło 7 rano. Koncert się skończył o 1, zanim się zebraliśmy z Gdyni, dojechali do Warszawy z powrotem, no to ja byłem chyba 6:50 w domu. Słuchajcie, to jest 24 godziny wydzierania ryja, skakania, tańczenia, drinki jakieś były tam oczywiście w Gdyni, ale to umówmy się. Nikt tam pijany nie był nawet nie był wcięty jakoś bardzo. Po prostu wiecie, no, przy moich 34 latach, no ja już po prostu nie mam tyle siły. Trzeba stosować Przemson tabletki do zaparzacza, jak się wykręca sitko, bo czyści wszystkie kanały łącznie z wylewką ta tabletka. Jesteśmy oczywiście, Daniel. Dobra, słuchajcie. Bardzo mi było miło. Dziękuję wszystkim za tipy. Dziękuję za podpowiedź o zawleczce, która okazała się pozostawioną, podejrzewam, przez kogoś, kto dłubał w tym ekspresie. Zapraszam na film w środę, bodaj o 18:30 bez dubli. Co prawda podobny film już był na kanale, ale jest dużo nowych widzów, jest lepsze światło, jest lepsza kontrola nad kamerą. Są muchy ekspresuchy, słuchajcie, jak widzicie. Więc w środę o 18:30 DeLonghi. Obserwujcie, tak jak powiedziałem, sociale pod tytułem grupa na Facebooku, Facebook, strona Coffee Doctor na Facebooku, plus jakieś moje wrzutki na społeczności na YouTube, bo tu też będzie to ogłoszone. 2 października będzie live'em, na którym będzie można fajny ekspres zgarnąć. Co do kryteriów, tak jak mówiłem, jeszcze muszę to rozpracować. Dziękuję jeszcze raz za obecność. Co złego to nie ja. Smacznej kawusi. Już mi ta landara tak w oczy świeci, że nic nie widzę. Łapka w górę na koniec. Zostawcie komentarz. Hashtag Coffee Doctor, hashtag serwis ekspresów. Jakiś taki, wiecie, sami wiecie lepiej ode mnie, jak budować zasięgi. Miłego wieczoru. Widzimy się w środę na filmie, w sobotę na filmie, za tydzień w poniedziałek na live'ie. Trzymajcie się. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.